Polskie Radio Białystok. Witam serdecznie, przy okazji też uspokoję kibiców koszykówki Żubrów Białystok, że będę podawał cały czas, no może nie cały czas, ale często wynik spotkania ćwierćfinałowego o awans do pierwszej ligi. W tej chwili mamy niespełna 7 minut do końca trzeciej kwarty i Żubry prowadzą 65-59. A Jagiellonia i Lech już gotowe do tego, żeby rozpocząć mecz 31. kolejki. Mecz, który zapowiada się jako takie ciekawe widowisko z jednego punktu widzenia. Otóż ani jedna, ani druga drużyna nie grał tytuł mistrza Polski. Szanse na drugie miejsce też mizerne, właściwie żadne, a i na trzecie to też się dzisiaj zmniejszyło, dlatego że Piast wygrał, więc na ten moment odskoczył od Jagiellonii na 9 punktów, a od Lecha to już w ogóle chyba na 12, więc dla Lecha to taki mecz, żeby pokazać się nowym pracodawcom, bo tutaj połowa, a może 3/4 tych ludzi, którzy są w tej chwili w barwach kolejorza na boisku, odchodzi z końcem sezonu z drużyny. Skład Lecha następujący. Dzisiaj 2-3 zmiany w stosunku do tego, co oglądaliśmy przed tygodniem w wygranym przez Jagę meczu przy Bułgarskiej. W bramce nie ma Putnockiego, jest Jasmin Buric. A dalej Robert Gumny, Tomasz Rogne, Nikola Wujedinowicz i Włodymyr Kostawicz to czwórka obrońców. W drugiej linii mamy Macieja Makuszewskiego, nie ma Tymoteusza Klupsia, który grał w Poznaniu. Jest Łukasz Trałka, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Darko Jeftić i nie ma Krystiana Gytkiera, duńskiego napastnika drużyny kolejorza, który jest kontuzjowany. W jego miejsce od pierwszego gwizdka João Amaral. Trener oczywiście tymczasowy Dariusz Żuraw, chociaż kto wie, może nie tymczasowy, to się okaże. Władze Lecha będą decydować po sezonie, co robić z zawodnikami, co robić z trenerem. No a trener Jagiellonii, Ireneusz Mamrot, posłał dzisiaj do boju 11 w składzie Marian Kelemen, Andrzej Kadlec, Iwan Runie, Zoran Arsenić, który został na środku obrony, mimo tego, że po żółtych kartkach wrócił do składu, tak, ale na ławkę rezerwowych Nemanja Mitrowicz, a więc Zoran i z lewej strony jest Bodwar Bodwarson. W środku mamy Tarasa Romańczuka, Marko Poletonowicza, na skrzydłach Guilherme, Marko Kosztial, z przodu Martin Pospisil i jako wysunięty napastnik jest Jesus Imaz. Na ławce rezerwowych dzisiaj mamy m.in. dwóch młodych chłopaków, Maciej Twarowski i Szymon Łapiński. Ten czas, kiedy Jagiellonia właściwie nie walczy o tytuł, nie walczy o drugie miejsce, no czwarte jest w zasięgu jak najbardziej, czwarte dające puchary ewentualnie. No to jest też dobry czas do tego, żeby dać szansę młodym chłopakom, którzy być może będą potrzebni na przykład w meczu finałowym na Stadionie Narodowym z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski, bo przecież tam musi grać młodzieżowiec, a Patryk Klimala cały czas niezdolny do gry, cały czas się leczy, dzisiaj nie ma go także na ławce rezerwowych. Jak Państwo słyszą, albo też nie słyszą, nie ma dopingu dzisiaj od pierwszych minut tego meczu. To chyba ku czci kolegi świętej pamięci Edka, który w tym tygodniu niestety jagiellońską rodzinę opuścił. Nie ma go już wśród żywych i kibice, no chyba była minuta ciszy poświęcona temu kibicowi, a teraz kibice też nie dopingują. Myślę, że to właśnie na znak właśnie takiej troszkę żałoby. W każdym razie mecz za nami już 3 minuty. Spoglądamy na to, co się dzieje w hali 6 liceum, a tam dzieje się coraz lepiej. Niespełna 5 minut do końca spotkania Żubry, Sudety, Jelenia Góra i Żubry prowadzą już 11 punktami. 70-59, a Jagiellonia w ataku w międzyczasie, ale Jesus Imaz przegrał pojedynek z Łukaszem Trałką, potem go jeszcze pociągnął za rękę. Tutaj sędzia asystent oczywiście nie miał wątpliwości. Trzeba było to zagwizdać, pokazać głównemu, główny to zagwizdał, a głównym dzisiaj jest Daniel Stefański z Bydgoszczy. Coś, mam jakąś króciutką przerwę, no, bo wcześniej jeszcze Darko Jeftić na połowie, nie, to Włodymyr Kostewicz jeszcze na połowie Jagiellonii ucierpiał w starciu z naszym zawodnikiem, potem to ten faul naszego piłkarza Jesusa Imaza na Trałce, ale wszystko w porządku, rzut wolny wykonany, Wujadinowicz do własnego bramkarza, Buric z pierwszej piłki na połowie Jagiellonii, tutaj nie za wysoki Amaral, ale wygrał główkę, piłka w prawą stronę do Jefticia, nie, to Kostewicz na lewą nogę, ale podał prosto na nogę Tarasa Romańczuka i Taras wystrzelił tę piłkę na połowę poznańskiego Lecha. Tomasz Rogne. Rogne w prawą stronę do Pedro Tiby, ten po linii środkowej do Trałki, Trałka do przodu, do Kostewicza, Kostewicz do linii końcowej i nic z tego chyba nie będzie. Piłka jest za linią końcową, ale sędzia pokazał, że jednak było tam ostatnio dotknięcie zawodnika drużyny z Białegostoku, a więc rzut rożny dla Lecha Poznań po lewej ręce Mariana Kelemena. To wszystko w czwartej minucie spotkania. Będzie tę piłkę dokręcał do bramki Mariana, lewonożny Darko Jeftić. Jagiellonia ma przewagę w polu karnym wzrostu. Co prawda są wysocy Trałka, Rogne i Wujadinowicz, ale nasi też nie ułomki.
No może takiej przewagi nie mamy, ale takie wyrównane siły w walce o górną piłkę. Zobaczymy, jak to zagrają. Na bliższy słupek, króciutko zagrana. Jóźwiak z powrotem do Jefticia. Jefticz w pole karne, Wujedinowicz, gol! W 5 minucie spotkania pięknie rozegrany rzut rożny Lecha Poznań i 5 minuta meczu i goście z Poznania prowadzą 1-0, a to wszystko naprawdę wyglądało bardzo, bardzo pięknie. Jefticz krótko do Jóźwiaka, Jóźwiak krótko do Jefticia, Jefticz dokręcił tą swoją lewą nogę na bliższy słupek, tam w Nikola Wujedinowicz w 5 minucie daje Lechowi Poznań prowadzenie 1-0, no i w tym momencie mecz, ja wiem, czy będzie ciekawszy, czy nie ciekawszy, nie ma znaczenia w sumie, bo i tak tutaj jedna i druga drużyna nie ma za bardzo czego bronić, więc zakładamy, że Lech też tutaj raptem nie cofnie się do jakiejś skomasowanej defensywy po to na przykład, żeby Jagiellonię, nie wiem, kontrować. Zobaczymy, jak to będzie. 5 minuta spotkania. Po golu Nikoli Wujadinowicza Lech prowadził w Białymstoku z Jagiellonią 1-0, a w meczu Żubrów z Sudetami Jelenia Góra 14 punktów przewagi białostockiej drużyny, niespełna 4 minuty do końca trzeciej kwarty, 75-61, a więc zanosi się na prowadzenie 1-0 w serii do 2 zwycięstw. Przypomnę, być może nie wszyscy jeszcze wiedzą, dzisiaj pierwszy mecz zagrał też Turbiel z Podlaski w Gdańsku, z tamtejszą Politechniką przegrał 20 punktami 71-91 i trzeba powiedzieć, że tam przewaga Politechniki momentami wynosiła nawet 30 punktów. Ostatnia kwarta tylko wygrana przez Tura, ale tam już pewnie w zespole gospodarzy grali tak zwani zmiennicy. Jagiellonia ruszyła do odrabiania strat. Na drugą stronę z lewej na prawą rzucił piłkę Romańczuk, Kadlec w prawą stronę do Kosztiala. Kosztial drybluje, dwaj piłkarze zderzyli się na murawie, leżą, ale Kosztiel kontynuuje akcję, zagrana piłka w pole karne, ale nie było jej komu zamknąć tej akcji z lewej strony pola karnego i teraz Maciej Makuszewski wybił piłkę w aut celowo, żeby można było udzielić pomocy jego koledze, a tym kolegą zdaje się jest, a Zagłębie Lubin prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0. To mecz, który również rozpoczął się dzisiaj o 18. O 15.30, o czym Państwo wiedzą, Lechia z Piastem grała i przegrała 0-2, a o 20.30 Legia Warszawa podejmie Krakowie. Jeśli przynajmniej zremisuje, będzie samodzielnym liderem tabeli. A gdyby tak na przykład przegrała, to pomiędzy Legią, Lechią i Piastem Gliwice byłaby różnica 4 punktów. Ten Piast Gliwice, ciekawa drużyna, jeszcze oni mogą namieszać w walce o Mistrzostwo Polski, ale taka to jest nasza śmieszna, taka nieprzewidywalna liga. Tym zawodnikiem... O, proszę bardzo, jeszcze mamy Ekstraklasę futsalu. Niedobra informacja, MOKS Słoneczny Stok przegrywa na wyjeździe z AZS-em Uniwersytetu Śląskiego Katowice 0-1. A już 0-2 podaje mi Jacek Dąbrowski ze studia, także na bieżąco jesteśmy ze wszystkimi wydarzeniami sportowymi aktualnie dziejącymi się w Wielką Sobotę. MOKS przegrał 5 meczów z rzędu, jeśli dobrze pamiętam, w Ekstraklasie futsalu. To jeśli tak dalej pójdzie, to może spaść nie spadnie, ale za to będzie musiał bić się w barażach o pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. A zobaczymy, co się dzieje w hali 6 liceum, 75-61 na 3,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty. Jagiellonia przegrywa z Lechem przy Słonecznej 0-1. Białostoczanie próbują zawiązać akcję na własnej połowie. Runie do przodów, do Imaza. Imaz, o Boże drogi, wskoczył mu na plecy Wujadinowicz. No dosłownie staranował. Mało, że wskoczył, to jeszcze i przydeptał. Tak prawdę powiedziawszy, ale nie nogą, tylko całym ciałem. A ten Wujadinowicz o głowę wyższy od Imaza. I już ten skok na plecy wyglądał źle. A potem jeszcze, kiedy Imaz się przewrócił, gruchnął dosłownie jak taki, z przeproszeniem, worek z ziemniakami. Albo taki u młynarza, taki worek ze zbożem na ziemię. Babach! I właśnie takie coś spadło na Jesusa Imaza, ale szczęśliwie podniósł się hiszpański napastnik drużyny z Białego Stoku i będzie gotowy do gry i zdolny do gry. No ale jednak cofnął się i czeka na to, co zrobi Jagiellonia. Jagiellonia rozgrywa piłkę na środku połowy gości. Jest piłka do Arsenicia. Ten przez środek do Pospisila. Pospisil znowu do Arsenicia. Arsenic w pole karne, ale tam sam Imas niewysoki nie poradzi sobie ani z Rogna, ani z Wujadinowiczem. Oni są głowę wyżsi, każdy z nich od Imaza, więc trzeba grać pewnie dołem w pole karne do Imaza, a nie górą, bo tak to nic on tam nie zwojuje. Piłka pod naszym polem karnym, Romańczuk do Kelemena i w międzyczasie kibice Jagiellonii rozpoczęli doping dla swego zespołu. 9 minuta spotkania. Białostoczanie od 5 przegrywają z zespołem z Poznania 0-1. Pięknie rozegrany rzut rożny i główka celna
Nikoli Vujadinovicza. Lech cofnięty całą drużyną na własną połowę. Strzelili bramkę i chyba nie chcą się więcej wysilać. Czekają na to, co zrobi Jagiellonia. Dla Jagiellonii jest to dobry trening ataku pozycyjnego. Oczywiście nasi podchodzą tutaj poważnie do zadania. Nie chcą przegrywać takiego meczu. I oczywiście chodzi o to, żeby wypracować sobie jedną, drugą sytuację. Jest rzut rożny dla Jagiellonii Białystok. Nieporozumienie w szeregach obronnych Lecha Poznań. Uchylało się dwóch, trzech zawodników, myśląc, że piłka zagrana przez naszego zawodnika poleci za linię końcową, ale tam był rykoszet i dlatego Vujadinović i Rogne spoglądają na siebie, na sędziego. Sędzia mówi, piłka od rykoszetu odbita za linię końcową, a więc Jagiellonia będzie miała rzut rożny po prawej ręce Jasmina Buricza. Marko Poletanović będzie piłkę dokręcał w 10 minucie z prawej strony bramki Lecha. Ręka uniesiona, jakiś wariant, piłka w pole karne, na dalszy słupek, tutaj runie głową w kozioł, no ale w bramkę, tyle że Buric to złapał, to po pierwsze, a po drugie runie wskoczył na plecy Nikoli Vujadinovicza, tak jakby chciał się troszeczkę tutaj odegrać za to wskoczenie Vujadinovicza na Imaza, ale to było delikatne, takie powiedziałbym koleżeńskie. W tej chwili sędzia zagwizdał przewinienie, rzut wolny dla Lecha Poznań i oni rozpoczynają grę z lewej strony boiska. Kostewicz do Amarala, Amaral do narożnika pola karnego ciągnie, wygonił się z piłką, sam sobie wystrzelił ją w aut. Kadlec, prawy obrońca Jagiellonii, będzie wrzucać ją zza linii bocznej. Teraz Lech ruszył zdecydowanie na połowę białostockiej drużyny. Nie dają rozgrywać za bardzo białostoczanom piłkarze z Poznania na naszej połowie, więc daleka piłka na środek do Guilherme. Guilherme jednak tej piłki nie przejął. Przejął ją Robert Gumny. No i białostoczanie znowu mają kłopot, bo piłka trafia w pole karne Lecha do Buricza. Buric na środek boiska, tutaj Trauka opanował to na 2-3 z kłopotami, ale jednak opanował, więc nie ma wielkiego problemu. Zobaczymy, jak dalej Lechici tę piłkę będą rozgrywać na własnej połowie. Trauka ze środka w lewą stronę do Vujadinovicza, ten z fortem do Trauki, ten do kapitana poznańskiego Lecha, do Pedro Tiby. Tiba słabo, właściwie anemicznie atakowany przez Pospisila, gra w lewo do Vujadinovicza, Vujadinović do Kostewicza, Kostewicz do Makuszewskiego, który w międzyczasie zszedł z prawej strony na lewą. Jagiellończycy utrzymali się przy piłce, zabraliśmy ją rywalom i co zrobimy? Niestety niedokładnie podanie do Imaza, a Imaz faulowany poprzez nadepnięcie celowe przez Trałkę, czy przypadkowe? No chyba jednak przypadkowe, bo inaczej byłaby czerwona kartka dla gracza poznańskiego Lecha, a tak dostaje żółtą kartkę Łukasz Trałka. Właściwie to dziwna tam była sytuacja, bo nie było takiej szansy właściwie, żeby Trałka mógł do tej piłki dojść. Ślizgiem poszedł na nią, nie trafiając zresztą Imaz, no i nie wiem, czy nie zdążył zatrzymać tej nogi, czy jak to tam się stało. W każdym razie żółta kartka od Daniela Stefańskiego za faul Trałki na Imazie i Jagiellończycy będą mieć rzut wolny z niemal z linii środkowej, ale jednak na połowie zespołu z Poznania. W międzyczasie koniec trzeciej kwarty w meczu Żubrów Białystok z Sudetami Jelenia Góra, 81-65. Do przerwy było równo, 5 punktów przewagi Żubrów w końcówce tej części, a teraz ta trzecia kwarta zdecydowanie dla Żubrów, 26-15 i wysokie prowadzenie. A Jagiellonia atakuje. Kosztial do linii końcowej. Może wreszcie dobry mecz Kosztiala by się tutaj nam przydał. Kosztial, dwóch Słowaków, on i Kadlec. Przerwał tę akcję Włodymyr Kostewicz, ale okazało się, że piłkę wystrzelił, zanim jeszcze poleciała daleko od linii końcowej na połowie Lecha, w aut, więc z okolic pola karnego Jagiellonia rzuca piłkę z autu. Jest Pospisil do linii końcowej, ma do tyłu Kosztiala, ale cały czas próbuje sam grać. Podał do Kadleca, Kadlec do linii końcowej. Czysto wzięli w taką kanapkę, w takiego hot doga Andrzeja Kadleca, Pedro Tiba i Włodymyr Kostewicz. Przewrócił się nasz prawy obrońca, no i w związku z tym piłka poleciała za linię końcową, za bramkę Lecha Poznań w 13 minucie, a teraz już w 14. Jasmin Buric będzie wznawiać grę wybiciem piłki z 5 metra. W ogóle tego nie chce robić, nie chce za bardzo przyspieszać tej gry. Nie dziwię się, Lech Poznań prowadzi w Białymstoku 1-0. Przyjechało około 100 kibiców poznańskiej drużyny. Siedzą sobie grzeczniutko, kulturalnie, w ogóle się nie odzywają, jak w teatrze. Kibice, którzy wywiesili transparent mecze, doping i wyjazdy. Pyry to lubi każdy fanatyk odważny. O tak to właśnie u nich jest napisane, ale siedzą sobie, oglądają, chyba nawet tam pesteczki
delikatnie przeżuwają. Ot jak to na pikniku w niedzielny, w sobotni wieczór, w sobotnie popołudnie. W Lubinie zmiana wyniku, Zagłębie Pogoń 1-1. Zagłębie Lubin było przed Jagiellonią po sezonie zasadniczym z racji na to, że miało lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Pogoń zdaje się miała punkt straty, a może dwa do białostockiej drużyny, a może nawet i więcej. Nieważne. Oni się niech przejmują sobą. My na razie przegrywamy z Lechem Poznań, więc tam wynik Lubina z Pogonią w tym momencie dla Jagiellonii bez większego znaczenia. Trzeba tutaj samemu robić punkty. Bodwarsson na własną połowę do Poletanowicza. Poletanowicz bardzo niedokładnie do Runi, ale przy Runie nie było nikogo, więc on tam mógł tę piłkę gonić prawie, że aż do linii bocznej boiska. Ale Chici czekają, czekają i czekają. Blisko wprawdzie linii środkowej. Zmuszają naszą drużynę do rozgrywania stałego tego ataku pozycyjnego. Cały czas właściwie na własnej połowie. Teraz Jesus cofnął się i mas nawet do rozgrywania, ale zagrał zupełnie nie wiadomo do kogo. No wiadomo, do Maćka Makuszewskiego, byłego gracza Jagiellonii Białystok, a teraz gracza poznańskiego Lecha. Łatwo zabrali nam tę piłkę poznaniacy. Tiba, Wujadinowicz, Tiba w prawą tym razem stronę zagrał do Rogne. Wysoki środkowo-obrońca Kolejorza w prawą stronę do Gumnego, Gumny do Tiby. Tiba ładnie uwolnił się z podkrycia i Mazaj zagrał w prawą stronę do Makuszewskiego. Makuszewski rusza w pole karne, podanie do Amarala. Dobry wcisk Zorana Arsenicza. Bardzo dobrze radził sobie Arsenicz z Grytkierem, Duńczykiem w Poznaniu przy Bułgarskiej. Tam nie pozwolił mu właściwie piłki dotknąć. Tutaj dobrze odciął od podania Amarala. No ale w tej piątej minucie nie pamiętam dokładnie, czy nawet nie wiem, kto tam powinien za Wujadinowicza odpowiadać. W każdym razie nasi środkowi obrońcy nie upilnowali Nikoli Wujadinowicza i ten po dośrodkowaniu, po rozegraniu rzutu rożnego od Jefticia zdobył bramkę dającą jak na razie prowadzenie 1-0 drużynie z Poznania. Teraz wysokim pressingiem Jagiellonia wyszła na Lecha. Pod linią końcową Kosztial pilnował, żeby akcji nie rozpoczął dalekim zagraniem Kostewicz. Ta piłka odbita od nogi słowackiego pomocnika Jagiellonii Białystok wyszła w aut. No i tam gdzieś na przedłużeniu linii 16 metra pod polem karnym rywali. Oni z autu. Rozegranie Kostewicz, Trałka, Kostewicz. Kostewicz na naszą połowę. Tutaj strunie z linii środkowej we własne pole karne do Mariana Kelemena. Marian ładnie to zgasił lewym udem na dwa tempa. Na trzecie zagrał w lewą stronę do Arsenicza. No i Arsenicz rusza przez środek. On lubi podłączyć się do akcji ofensywnej, do Guilherme. Guilherme niestety na plecach miał dwóch rywali, musiał oddać piłkę znowu na własną połowę do Poletanowicza. Poletanowicz wszerz boiska do Runie. Runie pokazuje, jak się mają jego koledzy ustawić. Zagrał w prawo do Kadleca. Kadlec do Kosztiala. Kosztial drybluje, ale bardzo łatwo pozbawił go piłki Trałka. Podał do Jóźwiaka Trałka. Jóźwiak faulowany przez Romańczuka. Niestety Kosztial, który szybciutko przebiera nogami, nie był na tyle szybki, żeby minąć z piłką rywala. Łukasz Trałka stał tam dosłownie jak ostoja. Wystarczyło, że wsadził swoją długą nogę pomiędzy nogę Kosztiala i piłkę, zabrał mu ją, jeszcze przewinienie naszego zawodnika i znowu Lech bardzo szybko pozbawił Jagiellonii możliwości rozegrania dobrej, skutecznej akcji. To wszystko w 17 minucie spotkania. Mecz toczy się w tej chwili na połowie Lecha. Lecha, który prowadzi, przypomnę, 1-0 po golu Nikoli Wujadinowicza w piątej minucie spotkania. Lech nie kwapi się do ataków. Lech oddaje nam piłkę znowu w naszej połowie, ale tylko dwóch graczy z Poznania w tej chwili na połowie Jagiellonii. Cała reszta cofnięta na własną, chociaż tak bardzo blisko linii środkowej gra linia defensywa. Właśnie takie dwie linie defensywne poznańskiego Lecha. 4-4-2 wyraźnie teraz to widać w ustawieniu taktycznym drużyny poznańskiego Lecha. A my znowu musimy prawą stronę atakować. Znowu Kosztial z Kadlecem. Teraz Kadlec ruszył. On silniejszy fizycznie od Kosztiala, ale Trałka lepiej się ustawia. Piłka odbita jednak przez Runię wraca pod pole karne rywali. Tam jest tym razem Kosztial i Wujadinowicz. Próbuje dryblować do linii końcowej Kosztial, ale Wujadinowicz też wyższy, dłuższe nogi, no i zmusił do gry do tyłu naszego skrzydłowego, do Kadleca piłka, a ten na linię środkową do Runię. Runię do koła środkowego, w lewą stronę gra do Arsenicza. Arsenicz do Romańczuka i Lech teraz głęboko już się cofnął na własną połowę. Znowu te takie 4-4-2 zasieki ustawili. Iwan Runie w pole karne do Imaza. Imaz piłkę ma na nodze. Imaz i broni Burić. Oto było dobre, oto było dobre. Imaz właściwie nie wiedział, co ma robić. On chyba przyjął tę piłkę prawą nogą, słabszą nogą. I właściwie, no to tak strzelił
z tego Bulicza, który wyrósł mu jak spod ziemi, tam właściwie taki strasznie wysoki ten Bulicz na tle Jesusa i Maza, tak jakby dwa razy większy, być może przestraszył się Jesus, skończyło się rzutem rożnym. Piłka w pole karne, Romańczuk do koszyczka dla Bulicza w jednej tej chwili, w tej jednej sytuacji w 18, w 19 minucie Jagiellonia miała dwie niezłe szanse do tego, żeby doprowadzić w tym meczu do remisu. Zagranie od Iwana Runi, on bardzo głęboko poszedł na połowę drużyny gości z Poznania. On właśnie tutaj mógł zaliczyć asystę. Dobre dogranie na trzeci, czwarty metr. Z ostrego kąta próbował zaskoczyć Bulicza Jesus Simas. Rzut rożny, po rzucie rożnym główka Tarasa Romańczuka prosto w ręce bośniackiego bramkarza drużyny Lecha Poznań, który też ma polski paszport. No i teraz nie wiem, dlaczego Bulicz wybił piłkę w aut. To nie było w duchu fair play. On po prostu się pomylił. Oddał nam tę piłkę i atakujemy znowu przy polu karnym drużyny z Poznania. Znowu piłka w szesnastkę. Jest Guilherme. Jest Pospisil, ale blokowany. Pospisil, odbita piłka. Ależ się kotłuje teraz w polu karnym poznańskiego Lecha, ale wychodzą z kontrą i mogą być groźni. Jeftić w prawą stronę, na linię środkową do Makuszewskiego. Makuszewski, czterech, sześciu rywali i ośmiu Jagiellończyków. Makuszewski do narożnika, ale pięknie go zablokował Bodwarsson. Jeszcze po nodze Makuszewskiego piłka w aut. Nie, sędzia pokazuje, że było zagranie bezpośrednio od Bodwarssona za linię boczną, a zatem blisko linii 16 metra na przedłużeniu szesnastki po lewej ręce Mariana Kelemena. Robert Gumny będzie piłkę wrzucać z autu. Dwóch, czterech, pięciu piłkarzy kolejorza w okolicach pola karnego, ale wycofali na środek boiska. Trałka do Rogne, Rogne do Wujadinowicza. Ten przez lewą stronę przegrywa tę piłkę do Kostewicza. Kostewicz, Jóźwiak, Jóźwiak naciskany przez Kadleca na środek naszej połowy, do środka do Tiby. Tiba ładnie rozrzucił akcję do Makuszewskiego. Makuszewski co zrobi? Będzie dryblował, czy wrzuci piłkę w pole karne? Wrzuca, Amaral! 2-0! Ależ nas wykiwali, ależ nas rozegrali. Znowu piłkarze poznańskiego Lecha. Ajajajajaj, jakim prostym środkiem to się stało. 21 minuta, Makuszewski w pole karne, Amaral i 2-0 dla Lecha Poznań. No, powiedzmy sobie szczerze, obrona Jagiellonii Białystok to gra dzisiaj chyba w PlayStation, a nie w piłkę na boisku, bo to naprawdę to było prostymi środkami. Wystarczy zagrać za linii bocznej pola karnego. Piłka dotoczyła się na 5-6 metr, dotoczyła się zresztą bardzo szybko. Amaral wślizgiem poszedł, uderzył przy lewym słupku Mariana Kelemena, jeśli dobrze widziałem. No, gdzie uderzył, to uderzył, to nieważne. W każdym razie Lech prowadzi w Białymstoku 2-0. No naprawdę. A Lubin prowadzi z Pogonią Szczecin 2-1. No takie to tutaj widowisko w Białymstoku przy Słonecznej. W międzyczasie niecałe 7 minut do zakończenia meczu Żubrów z Sudetami. Tam chyba wszystko jednak już rozstrzygnięte. 86-72. Nie zakładam, żeby w końcówce tutaj Żubry dały sobie wyrwać zwycięstwo w meczu z zespołem z Jeleniej Góry. A Jagiellonia, no cóż, przegrywa 0-2. W piątej minucie Wujadinowicz, ładnie rozegrany rzut rożny. Teraz prosta akcja, właściwie taka, no naprawdę... Jeden, jedyny Amaral w polu karnym czekał na podanie od Makuszewskiego. Dostał to podanie. No i nie upilnowaliśmy niewysokiego, filigranowego w sumie, można powiedzieć, jeśli chodzi o wzrost. To taki dobrze zbudowany jest Amaral, ale nie za wysoki. Teraz strata Poletanowicza i kontra Lecha może być za chwilę 0-3. Jest Jeftić przed polem karnym, ale dobra interwencja Runie. Powstrzymany gracz drużyny z Poznania. Traci piłkę Kadlec, znowu do Jefticia przed polem karnym. Naprawia błąd kolegi Słowaka. Inny Słowak, Martin Kosztial. I Jagiellonia będzie musiała bronić się po raz kolejny, bo Lechici mają aut. Kostewicz do Amarala przed pole karne. Amaral minął Guilherme. Amaral! Strzał! No, z pół metra, może metr nad spojeniem słupka z poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Widać ten luz w poczynaniach piłkarzy Lecha Poznań. Oni kompletnie nie przejmują się tym, że muszą odchodzić z tego klubu. Tutaj tych, którzy odchodzą na boisku, jest i Wujadinowicz, i Trałka, i Makuszewski nie. No, może nie tak dużo w sumie, bo tu pozostali chyba zostają. A, Buric jeszcze musi żegnać się, zdaje się, z poznańskim Lechem, ale to ich zmartwienie. Oni tutaj przyjechali kompletnie bez presji i w sposób bardzo łatwy doprowadzili do tego, że w tym momencie mają dwubramkową zaliczkę 2-0.
Jagiellończycy skupieni na tym, żeby straty odrabiać, po prostu nie bronią za bardzo skutecznie albo nieskutecznie i stąd też Lech prowadzi 2-0. No ale mecz toczy się dalej. Dośrodkowanie teraz pole karne. Pospisil przepuszcza piłkę, bo jest za niski i znowu wychodzą Lechici z kontrą. Goni teraz Kosztial Jóźwiaka. Jóźwiak silniejszy, stoi na nogach dobrze. Oj. Faul był chyba Iwana Runie. To może być żółta kartka i będzie to, zdaje się, 8 żółta kartka Iwana Runie w tym sezonie. To znaczy, że z Krakowią Iwan Runie chyba nie zagra. Takie mam wrażenie. W każdym razie Iwan Runie, jak pamiętam, on miał 7 żółtych kartek przed tym meczem na koncie i w tym momencie wykartkował się ze spotkania z Krakowią w najbliższy wtorek. Sfaulował w sposób taki taktyczny, bym powiedział, Jóźwiaka, który szybko i pojedynek sprinterski toczył z Kosztialem, a że jest masywniejszy, lepiej zbudowany, przepchał naszego pomocnika bark w bark. Już był na połowie drużyny z Białegostoku. Ostatnia instancja właściwie, no może nie instancja, bo gdyby ostatnia instancja to była, to Runie dostałby czerwoną kartkę, ale musiał faulować w tym momencie, bo gdyby Jóźwiak tę piłkę sobie jeszcze puścił obok Runie ze środka boiska, mógłby praktycznie tam biec prawie w sytuacji sam na sam. A zatem 25. minuta, Jagiellonia przegrywa z Lechem Poznań 0-2. Kibice Jagiellonii powoli, niektórzy zaczynają gwizdać, no trochę za wcześnie jeszcze w 25. minucie, ale to może nie chodziło o grę na gwizdy na grę Jagiellonii, może jakaś decyzja arbitra albo piłkarza z Poznania sympatykom Jagiellonii się nie spodobała. Ale spokojnie przed własnym polem karnym, na luzie, technicznie, od nogi do nogi Rogner ruszył prawą stroną boiska do Gumnego. Gumny cofa tę piłkę na własną połowę do Tiby. Tiba znowu na stronę Jagiellonii i ładnie rozciągnął w lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz do Amarala. Jagiellończycy wyraźnie tacy oszołomieni tą drugą bramką poznańskiego Lecha. Cofnęli się teraz całą drużyną głęboko na własną połowę. Tylko i Mastalini środkowie, a oni tam w dziadka z nim grają, Wujadinowicz i Pedro Tiba. Próbuje jeszcze podłączyć się do tego pressingu. Pospisil, ale to Tiba łatwo rozegrał z Rogne w prawą stronę. Rogne do Gumnego. Gumny do Jóźwiaka. Jóźwiak do Makuszewskiego. Prawa strona boiska już jest blisko pola karnego. Dobra interwencja w obronie Romańczuka, ale nie ma komu zagrać do przodu. Był tylko jeden Pospisil, no i dał tę piłkę. Jeszcze zdążył dać do Imaza, ale Imaz sam przeciwko 5 rywalom w tej chwili. Będzie żółta kartka dla Pedro Tiby. Imaz chciał jeszcze wymierzyć sprawiedliwość Tibie. Dobrze, że sędzia Stefański doskoczył do niego, bo to było brzydkie zagranie, bym powiedział nawet takie, używając brzydkiego słowa, chamskie zagranie Pedro Tiby. On dał się minąć i potem wykosił równo z murawą Jesusa Imaza. Też nie był ostatnim tym zawodnikiem broniącym, więc tej czerwonej kartki nie ma. Natomiast za zagranie samo w sobie żółta kartka ze wszechmiar się należała. No i Pedro Tiba tę żółtą kartkę zarobił. W związku z tym Jagiellończycy też będą mieć rzut wolny w odległości około 10 metrów od prawego narożnika pola karnego drużyny z Poznania. A ja w międzyczasie spoglądam na to, co dzieje się w hali 6 liceum. 3 minuty 50 sekund do końca meczu. Żubry, Sudety, Jelenia Góra, Żubry, Białystok prowadzą 92-80. 27. minuta spotkania przy Słonecznej. Jagiellonia 0, Lech 2, a więc na razie udany rewanż zespołu z Poznania za tę porażkę tydzień temu na własnym stadionie. Również Lech przegrał z Jagiellonią wówczas 0-2. Zobaczymy, jak nasi to rozegrają. Prawonożny Poletanowicz, lewonożny Guilherme. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu piłkarzy Jagi w polu karnym Lecha. Lech całą dziesiątką broni na linii 16 metra. Ten mur dwuosobowy też stoi na linii 16 metra. Poletanowicz piłkę w pole karne. Odbita. Jest kto? Jest obrońca drużyny gości i wychodzi kontra Lecha. Amaral, no ale nie ma teraz za bardzo komu zagrać. Zatrzymał tę akcję. Dobrze zagrał za plecy naszych obrońców. Jóźwiak, nie, będzie szybszy Guilherme. Dobrze wrócił Guilherme, bo już był w polu karnym. Czaił się do tej piłki, do tego podania Kamil Jóźwiak. Mógł mieć sytuację sam na sam, ale dobry powrót Guilherme i udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Przypomnę, że mieliśmy my rzut wolny w polu karnym. De facto piłka była w polu karnym przez chwilę Lecha Poznań. Po tym oni wyprowadzili błyskawiczną kontrę. No ale teraz Jagiellonia lewą stroną. W pole karne próbuje zagrać Bodwarsson. Niedobrze, niedokładnie. Rywale to przejmują. Jeftić pozbawiony piłki przez Romańczuka.
Jesteśmy na połowie kolei Orze, ale oni znowu całą drużyną cofnęli się głęboko pod własne pole karne. Rozciągnięta gra w prawą stronę do Kadleca. Ładnie przyjął Kadlec, ale uciekła mu ta piłka do linii końcowej i bardzo mądrze, no po profesorsku zachował się Kostewicz. Widział, że ta piłka odbiła się mu się od nogi, będzie róg, więc jeszcze do niej dopadł. Piętką obił piłkę o nogi Kadleca. Piłka wyszła za linię końcową i w tym momencie Burić będzie wznawiać grę wybiciem piłki z piątego metra. Burić w prawą stronę. Tutaj gumny skakał z Guilherme. Żaden z nich piłki nie dotknął. Wyszła w aut, więc Jagiellonia będzie rzucać zza linii bocznej tę piłkę pod Warson, ale znowu cofnięty niemal całą drużyną na własną połowę. W tej chwili tylko Amaral, no i na linii środkowej są Amaral na naszej połowie, a na linii środkowej byli Jeftić i Makuszewski. Znowu Jagiellonia z autu, tym razem już na połowie drużyny z Poznania, na połowie ich połowy, ale gra cofnięta na naszą. Dokładnie Bodwarsson zagrał do Arsenicia, Arsenić w prawą stronę do Runie, Runie do Kadleca. Kadlec znowu przez linię środkową na własną połowę do Iwana. Iwan do Imaza, który cofa się bardzo, bardzo głęboko. Właściwie grałem bez napastnika w tym meczu, bo Imaz często cofa się do rozegrania. Teraz ładna akcja. Z lewej strony będzie Bodwarsson. Zobaczymy, co zrobi z piłką. W pole karne. Guilherme przejmuje, ale przyjął tak, że ta piłka od klatki odbiła się, wyszła za linię pola karnego. Znowu do Bodwarssona. Bodwarsson drybluje w lewo, w prawo. Podał do Guilherme. Ten przy linii bocznej boiska. Przed szesnastkę do Kosztiala. Kosztial do Romańczuka. Romańczuk miękko, ale nie minął gumnego. Piłka wraca do Romańczuka. Ten wygrał walkę o górną piłkę z rywalem. Piłka do Bodwarssona. Czysto. Makuszewski wślizgiem. Kibice krzyknęli, bo widzieli faul, a tymczasem faulu nie było. No i piłka odbita od Makuszewskiego, od Bodwarssona, od Makuszewskiego ponownie. Wyszła za linię końcową i mamy rzut rożny w 30 minucie spotkania. Przypomnę, Lech prowadzi w tym meczu 2-0 po golach Vujadinovicia w 5 minucie i Amarala w 21 minucie. Za chwilę sprawdzimy, co się dzieje jeszcze w hali 6 liceum, ale na razie rzut rożny, piłka w polu karnym, główkuje gumny, piłka za pole karne, a Lubin z Pogonią, Zagłębie Lubin z Pogonią remisuje już 2-2. Na to za chwilę Jagiellonia może przybędzie, strzelił i strzeli bramkę, nie, jest faul w polu karnym, ale to zawodnika z Białegostoku na obrońcy drużyny przeciwnej. Guilherme dostaje żółtą kartkę, tym razem za faul, zdaje się, na Jóźwiaku, nie, na Robercie Gumnym, a więc kolejne żółtko w tym meczu. No dużo tych żółtych kartek w międzyczasie. MOKS Słoneczny Stok przegrywa w Katowicach z AZS-em w Ekstraklasie Futsalu 1-3. A wracając do Żubrów, to na 2,5 minuty przed końcem spotkania, a nawet w tej chwili 2 minuty 8 sekund, 94-84 dla białostockiej drużyny, a więc ta przewaga, ona nie topnieje. Powiedzmy tam te 2 punkty w tą, 2 w tamtą, ale czasu coraz mniej, więc Sudety mają mikre szanse na doprowadzenie przynajmniej do remisu i do dogrywki. Jagiellonia już piłkę odzyskała po rzucie wolnym rywali. Jest na środku boiska, ale to wszystko jakieś takie chaotyczne. Tym razem Guilherme oddał piłkę za darmo do Rogne. Rogne z pominięciem drugiej linii oddał piłkę nam, do Runie. Runie do Poletanowicza. Poletanowicz przez środek ruszył sam, ale nie ma jak uderzyć. Musi grać w lewą stronę do Pospisila. Pospisil przed polem karnym. Może Martin uderzy zza pola karnego. Strzał był bardzo niecelny. Na szczęście dla nas, myślałem, że na szczęście dla nas jeszcze będzie rzut rożny, ale nie. Uratował tę sytuację po rykoszecie Jasmin Buric. Piłka odbita od obrońcy poznańskiego Lecha w rękach Buricza i spokojnie sobie gra Lech na własnej połowie. Rogne, gumny do środka do Jefticza. Jeftić piłkę straci na rzecz Arsenicza, a jednak nie. Ale Jesus Simas przerwał tę akcję. Nie, to był Kosztial. Piłka trafiła jednak na połowę rywali do Kostewicza. Kostewicz do Jóźwiaka. Jóźwiak naciskany przez Kadleca. Ładnie się uwolnił, zagrał do Trałki. Trałka w lewą stronę do Jefticza. Ten potrafił lewą nogą zagrać i ruszył właśnie z lewej strony pola karnego. Darko Jeftić drybluje 1-1 Kadleca. Co zrobi? Seria zwodów. No nie dał się Andrzej Kadlec, ale piłka na rzut rożny i Lechici będą mieć korner po prawej ręce Mariana Kelemena w 33 minucie gry. Oni, przypomnę, cały czas prowadzą w tym meczu 2-0. W 5 minucie Nikola Vujadinovicz, a w 21 minucie Jean Amaral
Za każdym razem było to dość łatwe dojście do pozycji, czystej pozycji strzeleckiej. Tutaj Marian Kelemen nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Teraz właśnie Amaral po prawej ręce Kelemena piłkę będzie wybijać z rzutu rożnego na dalszy słupek. Vujadinović trąci ją głową. Tym razem prosto w ręce Mariana Kelemena. To była raczej próba zgrania niż strzału. Kelemen to złapał i teraz dalekim podaniem do osamotnionego na połowie rywali Imaza. Wrócił za Imazem. Jeftić głową zagrał we własne pole karne. Zrezygnowany Jesus. Chociaż teraz uniósł kciuk, pokazał do Kelemena, że to było dobre zagranie. No, zagranie może było dobre, tylko kryty przez dwóch piłkarzy z Poznania Jesus nie miał za bardzo co zrobić. Nie dał rady przepchać dwóch silniejszych fizycznie rywali. Lech na własnej połowie. Bawią się trochę z nami teraz piłkarze z Poznania. Guilherme faulował zdaniem sędziego Roberta Gumnego na ich połowie. No i rzut wolny będzie dla Lecha znowu. 34. już minuta tego spotkania. Spotkania toczonego w niezłym tempie w sumie, bo jak mówię tutaj od początku, ten mecz nie ma w sumie aż takiego wielkiego znaczenia. No trener oczywiście Ireneusz Mamrot mówił, że liczy się dla Jagiellonii miejsce czwarte co najmniej w tej lidze, bo w przypadku niepowodzenia w meczu pucharowym z Lechią Gdańsk miejsce czwarte daje grę w eliminacjach Ligi Europy, ale tutaj jakoś takiej aż strasznej determinacji może nie widać w poczynaniach Jagiellończyków, choć z drugiej strony oni pewnie bardzo chcą, tylko że Lech, strzelając dwie bramki, ustawił sobie to spotkanie tak jak się należy, tak jak im się podoba, tutaj grają, cofają się, szukają swojej okazji do kontry, no robią to dobrze. Na razie Jagiellonia właściwie tylko jeden taki groźniejszy moment, kiedy to mógł na 1-1 strzelić Imaz, ale Buric zbił to na rzut rożny, potem była główka Romańczuka w ręce do Buricza. Więcej Jagiellończycy nie mieli groźnych sytuacji, mimo że cały czas teraz przebywają na połowie Lecha, ale Lech cofnięty bardzo głęboko. Te Ostoczanie mają problem z dotarciem nawet pod linię 16 metra, a co dopiero na oddanie, mówicie o oddaniu strzału. Znowu cofnęliśmy grę na środek. Znowu Iwan Runie szuka w polu karnym. Nie wiadomo właściwie, kogo on tam szukał. Piłka zagrana do Buricza, który wyszedł aż za linię 16 metra. Mógł chyba nawet tę piłkę puścić na aut bramkowy, ale on ją kopnął na naszą połowę do Arsenicia. Tak jakby sobie pomyślał, macie chłopcy, dalej sobie tam męczcie się, grajcie, co chcecie, to róbcie. No i Jagiellonia znowu pod polem karnym rywali, ale znowu wypychana przez Kostewicza, przez Tibę, przez Zamarala, przez Jóźwiaka, Pospisil, przez środek w lewą stronę do Arsenicia. Arsenic do Bodwarsona. Ten już blisko narożnika pola karnego, ale znowu gra do tyłu, do Arsenicia. Arsenic pewnie za chwilę do koła środkowego. Tak to właśnie się dzieje do Iwana Runie. Iwan rozciąga grę w prawą stronę. Tym razem jest tam Kosztial. Kosztial w pole karne zagrywa do Guilherme. Guilherme faulował Tomasa Rogne ewidentnie. Kładł się na nim. Nie miał szans dojść do tej piłki, no bo niszczył głowę. Gdyby chciał tam tylko nogę, głowę czy jakąś inną część ciała oprócz ręki wyciągnąć Rogne, to by tę piłkę zgarnął, ale nie dał rady, dlatego że wbiegł na plecy po prostu, tak delikatnie go odpychając Guilherme. Rzut wolny, bezdyskusyjny dla Lecha Poznań w 36. minucie spotkania przy wyniku 2-0 dla poznańskiego Lecha. A mecz Żubrów Białystok z Sudetami Jelenia Góra już się zakończył, 98-90. A więc kolejny kroczek w kierunku pierwszej ligi koszykarzy Żubrów zrobiony. W najbliższą sobotę, jeśli się nie mylę, mecz rewanżowy w Jeleniej Górze. W razie ewentualnej porażki odpukać kolejne trzecie spotkanie decydujące znowu w Białymstoku, a więc w tym ćwierćfinałowym boju do dwóch wygranych Żubry prowadzą z Sudetami 1-0, a w meczu Ekstraklasy Piłkarskiej Jagiellonia Białystok przegrywa z Lechem Poznań 0-2. Atakujemy znowu. Dobra kombinacyjna akcja słowacko-czeska, Kosztial, Kladec, Pospisil, ale znowu gęsto przed polem karnym Lecha i musi znowu Kosztial grać w kierunku linii środkowej. Nie mamy jak dobrać się do tych Lechitów, jak tam zagrać tę piłkę w pole karne. Arsenic przez środek, Poletanović, Imaz sam na sam, Imaz, pusta bramka, karny, rzut karny, nie, żółta kartka dla Imaza. No, jeżeli sędzia miał rację, to zachowa te decyzje, ale jeżeli nie, to może być VAR i będzie wtedy karny. Nasi piłkarze pewnie domagają się tutaj, żeby sędzia sprawdził, czy Buric nie faulował Imaza. Imaz dostał bardzo dobre podanie od Poletanovicia z lewej strony pola karnego. Był w sytuacji sam na sam, minął Buricza. Ostry kąt. No, wydawało się, że już powinien strzelać Imaz, ale się przewrócił. No i teraz sędzia twierdzi, że to było Padolino, ale czy będzie powtórka, czy będzie... Patrzę, że sędzia asystent nasłuchuje tutaj od kolegów z wozu VAR jakichś
odpowiedzi. Na razie zobaczymy, czy to utrzymane będzie w mocy, czy nie. Nawet nie ma takiej ochoty sędzia, żeby podejść do monitora, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie było przewinienia rywala. Cały czas Taras Romańczuk stoi przy Danielu Stefańskim. Daniel Stefański pewnie mówi mu: panie Tarasie drogi, ja tutaj słyszę, co mówią mi koledzy z wozu. I w tym momencie Daniel Stefański biegnie do wozu VAR i za chwilę to może być rzut karny. To po prostu, to fajnie, 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 że jest VAR. Tylko sędzia przed chwilą był tak stuprocentowo pewny, przekonany tego, że świrował pawiana Jesus Simas, że zastosował tak zwane padolino. Ale skoro koledzy z wozu VAR zaprosili go jednak do monitora, powiedzieli: chodź Daniel, zobacz, co tam się dzieje. No to po prostu może się okazać za chwilę, że to nie żółtą kartkę Jesus Simas dostał, a żółtą dostanie za chwilę Jaśmin Burycz, jeśli jeszcze może i nie czerwoną, ale raczej chyba nie. W każdym razie Burić tak jakby z dystansu ogląda tę sytuację, stojąc dobre 30 metrów od monitora. On i Wujadinowicz tak trochę zaczynają sędziego Stefańskiego, który to zasłania ten monitor, próbują tam coś wypatrzyć. Jeftić też podchodzi, nie, to Kosnewicz dość blisko, no on 15-20 metrów od monitora, Zukosa, więc jemu Stefański zasłania. No i właśnie to jest właśnie ten moment, o którym ja mówiłem wiele razy. No jeżeli ten Daniel Stefański stoi tam tak długo i się patrzy w ten monitor i patrzy, to on wreszcie wypatrzy, ale przecież nie o to chodzi, żeby doszukać się przewinienia, które tam może było, może nie było. Pierwsze wrażenie, było, nie było. Jacek Dąbrowski mówi mi ze studiach, że chyba nie było. Zaraz zobaczymy, no bo on tam stoi. Po co on tam stoi tak długo? No podszedł, zobaczył, że nie było, no to niech odchodzi. Nie ma i tyle, żółta kartka dla Imaza. A on zaraz jeszcze powie, że rzut karny. No to oczywiście nie będziemy płakać z tego powodu, jeśli zmieni sędzia decyzję. No ale ile można przyglądać się sytuacji w wozie VAR? No ile można tam patrzeć? No przecież to serial tam się teraz zaczął, jakieś dziewczyny z telewizji. Jaki jest serial za 27 w sobotę? Gdzieś może jakiś serial jest, czy nie ma co? Jakiś co tam? Miłość? A, Ludzie do Kościoła. On chyba mszę poszedł oglądać świętą teraz w monitorze. No ile można stać? No chłop stoi tam już 2 minuty. No naprawdę. I będzie patrzył, aż wypatrzy. Oj, panie Danielu. Jeżeli nie można za pierwszym, no góra, drugim, trzecim razem upewnić się, że był faul, no to trzeba po prostu grać dalej i nie szukać tak zwanych kwadratowych jaj. To ten VAR to oczywiście fajny jest, ale nie w takich sytuacjach. No, jeżeli do tej pory nie można stwierdzić jednoznacznie, że karny był, to po prostu karnego nie było i tyle. Burić chodzi, śmieje się do naszych zawodników, nasi zawodnicy śmieją się do niego. A teraz Makuszewski i Tiba i Wujadinowicz idą do sędziego asystenta, jakby on tam cokolwiek zawinił. A Daniel Stefański już 4. minutę ogląda wóz VAR, ogląda obraz z monitora. Jemu naprawdę chyba tam się obraz zaciął albo co. No to śmieszna sytuacja, naprawdę, no to. No i zobaczymy, biegnie Daniel Stefański, idzie i pokazuje wóz VAR i rzut karny. Oj, o Boże. Ja wiedziałem, że on to pokaże, ja wiedziałem, że on znajdzie tam karnego. Gdyby nie znalazł, to stałby do jutra, przecież tam pewnie na śniadanie wielkanocne pan Stefański by nie zdążył, stałby tak długo, aż by wypatrzył, że ten rzut karny będzie. Naprawdę, żółta kartka dla Imaza anulowana, rzecz jasna. Jeszcze za chwilę może będzie pokazana. Ja nawet tej coś w notatkach tej żółtej kartki nie zapisałem, bo taki jakiś byłem przekonany, może nie do końca, ale tak troszkę przekonany, że sędzia jeszcze coś tutaj wykręci w tej sytuacji. Nie wiem dokładnie, która to już minuta. Na stadionowych zegarach jest 42, ale tak z 3-4 minuty to tam trwało to oglądanie tej sytuacji. Piłkarze Lecha oczywiście nieszczęśliwi, jeszcze dyskutują, jeszcze Burić coś tam próbuje wynegocjować, no ale nic już nie będzie, chyba nie pójdzie drugi raz teraz Daniel Stefański do monitora, nie będzie oglądał, bo rzeczywiście nie zdążymy tam na ci, którzy akurat mają Wielkanoc na śniadanie wielkanocne na niedzielny poranek. No zobaczymy. W duchu fair play należałoby pewnie z punktu widzenia Imaza kropnąć w trybuny. Ruszył Imaz, gol! 2-1, piąta bramka Jesusa Imaza w barwach Jagiellonii Białystok, a chyba już 10. bądź 11. w tym sezonie, bo on wcześniej strzelał także dla Wisły Kraków. No oficjalnie to była 42 minuta spotkania. Rzut karny wykorzystany przez Jesusa Imaza. No i już tylko 1-2, ale dla mnie to naprawdę nie ma sensu. Przez
To nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Powtórzę to raz jeszcze, to nie ma naprawdę nic wspólnego z piłką nożną, nie ma nic wspólnego z fair play. Oczywiście sędzia wytłumaczy, że zgodnie z przepisami, jeżeli był faul, to musi być karny. No ale ile można tego oglądać, tych powtórek, ile może to trwać? Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, mimo że to Jagiellonia dzięki temu zdobyła bramkę kontaktową, mimo że to na naszą korzyść, ale ja nigdy nie będę popierał takich sytuacji, w których sędzia musi 50 razy odwijać w tej nazad te powtórki, żeby wreszcie się czegoś doszukać. No ale dobra. Niech to jemu się, że tak powiem, zaliczy do błędów bądź też nie sędziowskich. W każdym razie Jagiellonia próbuje jeszcze przed przerwą doprowadzić do remisu, dośrodkowanie Guilherme, jednak ląduje w rękach Jasmina Buricia. No i Bośniak z polskim paszportem tę piłkę długo trzyma w rękach. Nie spieszy mu się, za chwilę przekonamy się za niecałe dwie minuty, ile sędzia doliczy za to oglądanie telewizora w sobotnie popołudnie i czy jeszcze tutaj długo będziemy czekać na końcowy gwizdek pierwszej połowy, czy może nie tak znowu długo, ale wydaje mi się, że 4 minuty to tutaj muszą być doliczone, jak nie 5, bo oprócz tych serialowych zamiłowań pana Daniela Stefańskiego, no to była też jakaś jedna, druga przerwa, także te minuty to mogą być nawet i 5 doliczonych. Przypominam tutaj spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, kiedy korzystanie z VAR-u trwało tak długo, że pierwsza połowa trwała dłużej o 9 minut, a druga o 6, w sumie 15. Jagiellonia w polu karnym. Jest walka i znowu faul w polu karnym, ale tym razem Imaz przewraca Rognę, a za minutę dokładnie, bo rozpoczęła się 45. tego spotkania, sędzia asystent, sędzia techniczny właściwie pokaże nam tablicę z cyferką. Ja zakładam, że to może być 5 doliczona do pierwszej połowy tego meczu. No, a więc tak, od 5 minuty Lech prowadził 1-0. Vujadinovic strzelił głową. Od 21 Lech prowadził już 2-0. Nogą strzelił Amaral. A w 42 minucie po długich konsultacjach i oglądaniu telewizora Daniel Stefański przyznał rzut karny Jagiellonii po faulu Jasmina Buricza na Jesusie i Mazie. I ma sam ten rzut karny wykonał. I trzeba powiedzieć, że nieprzyjemnym strzelcem karnych dla bramkarzy jest Jesus Imaz, ale o tym zaraz może więcej, bo Lech ruszył za akcją prawą stroną. Robert Gumny, dośrodkowanie w pole karne na Amarala, tym razem Arsenic nie dał się zaskoczyć i wybijamy tę piłkę. Imaz strzelał rzut karny z Sosnowcem w prawy róg. W Poznaniu z Lechem strzelił podcineczką 6 minut w międzyczasie doliczonych do pierwszej połowy spotkania Jagiellonia-Lech. W Poznaniu tydzień temu podcineczką zaskoczył Matusza Podnockiego, a teraz dla odmiany, wiedząc, że Buryć mógł testudiować rzuty karne naszego bramkarza, strzelił w jego prawy róg. No i tak to się właśnie zakończyło piłką w sieci przy prawym słupku bramki Jasmina Buricza. 6 minut doliczonych, przypomnę, w polu karnym Jagiellonii leży piłka z Poznania. Będzie kolejna przerwa, będzie jeszcze dłużej to wszystko trwało. No i przedłuży nam się taka część meczu dość solidnie, a przecież Grzegorz Pilat chce Państwu powiedzieć, jak tam Żubry Białystok pokonały Sudety Jelenia Górę. Ja przypomnę, może ktoś przeoczył, że Żubry wygrały z Sudetami 98-90. Grzegorz czeka na to, żeby streścić przebieg tych ostatnich minut, czy właściwie drugiej połowy, a tu problem zdrowotny ma zawodnik poznańskiego Lecha, wezwani noszowi przez Daniela Stefańskiego. Będą wynosić z murawy gracza numer, nie wiem, czy to nie będzie Darko Jeftisz, który jest tym zawodnikiem, który leży na boisku. Tak jakoś patrzę po zawodnikach, 10 brakuje mi na murawie. Zdaje się, że tak, że to będzie Jeftić. Tak jest, 10, obrócił się, wykuśtyka sam Jeftić za boisko. No to zajdzie kolejna minutka, będziemy mieli z 6 doliczonych 7. No ale najważniejsze, że gole w tym meczu padają, że wprawdzie może nie w tę stronę do końca to byśmy chcieli, bo Lech prowadzi ciągle 2-1, no ale Lech prowadził 2-0, więc 2-1 to już jest cień nadziei na to, że Jagiellonia przynajmniej tego meczu nie przegra. No i ruszyliśmy znowu na połowę rywali, oni w tej chwili grają w 10, bo Jeftić opatrywany przez fizjoterapeutów za linią końcową i takie mam wrażenie, że Jeftić nie da rady już wrócić na boisko, bo ciężko mu się idzie do tej strefy
do ławki rezerwowych. Zwykle jak zawodnik ozdrowieje nagle za linią końcową, to szybko biegnie do strefy zmian, a Jeftycz nie biegnie. Jeftycz idzie w towarzystwie swoich panów ze sztabu medycznego. Lech w międzyczasie w dziesiątkę, ale piłkę przejął. Kostewicz gra jednak właściwie do własnego pola karnego. Wujadinowicz przedłużył tę piłkę do Buricia. Bramkarz Lecha przyjął oczywiście nogą. Ręce nie mogą tutaj pracować. Oddał przed pole karne do Tiby. Tiba naciskany, no i piłkę przejmiemy. Nie, jednak nie. Makuszewski dobrze zastawił się, dograł do Gumnego. Gumny z powrotem do Makiego, Maki do Tiby i wychodzą z naszego, z własnej połowy, ale Romańczyk przerwał tę akcję. Za daleko piłka uciekła Portugalczykowi z Lecha Poznań. W ślizg Tarasa i Jagiellonia piłkę odzyskała. Mamy przewagę w tej chwili, a więc teoretycznie możemy ten atak pozycyjny łatwiej skonstruować, a Jeftisz kuśtyka i zdaje się na boisko nie wróci. Drużyna z Białegostoku w polu karnym. Jest Kadlec do Imaza. Wujadinowicz tę piłkę wystrzelił wysoko, ale z pola karnego nie wyszła. Przejął znowu Poletanowicz, ale niedobre zagranie do Romańczuka. Przejął tę piłkę Tiba, no i teraz zastawił się. Zły teraz, jak diabli, teraz Romańczuk, bo jego zdaniem nie faulował Pedro Tiby, który wyleguje się na murawie stadionu Przysłonecznej. Tak jakby nie grał w piłkę tutaj, a przyjechał na jakiś odpoczynek, jakieś spa, jakieś takie sanatorium drobne. Przyszedł Tomasz Rogne, można powiedzieć doktor Tomasz Rogne, podał mu leczniczą, ozdrowieńczą dłoń i kapitan Lecha Pedro Tiba już zdrowy i będzie zmiana w drużynie z Poznania chyba jeszcze przed końcem tej pierwszej połowy doliczonego czasu, już przygotowany do wejścia na plac gry Timur Dżamaleddinow, piłkarz pozyskany z CSKA Moskwa, grający nawet swego czasu w Lidze Mistrzów. Jakoś nie przebił się Rosjanin do tej pory w drużynie z Poznania, no ale zawsze szansę dostaje. Nie ma Gytkiera, schodzi z boiska Jeftycz, więc musi wejść ofensywny gracz, no i wchodzi właśnie za Darko Jeftycza, kontuzjowanego Darko Jeftycza, Timur Dżamaleddinow. Mamy zmianę w drużynie. Ten czas doliczony dłuży nam się w pierwszej połowie, dlatego że przerwy. Najpierw leżał Jeftycz, potem leżał Tiba. Nie chcą wznawiać gry. Nie chcą bez Dżamaleddinowa Lechici wznawiać gry, no ale wreszcie to zrobili. Amaral piłkę stracił przy naszym polu karnym. Teraz Romańczuk zagrywa po linii, ale ona wyszła za linię boczną. Tyle, że po nodze jednego z graczy poznańskiego Lecha. Tak spojrzę na zegarek. No chyba jeszcze ze 3 minuty to sędzia tutaj pozwoli grać zawodnikom obu drużyn w tej połowie przedłużonej o 6 minut z powodu długiego oglądania telewizji przed rzutem karnym dla Jagiellonii Białystok. Białostoczanie tę piłkę jednak stracili. Tiba biegnie wszerz boiska do Kostewicza. Blisko przejęcia był Poletanowicz, ale się nie udało. Piłka do Jóźwiaka. Jóźwiak naciskany przez Runię. Jest Dżamaleddinow, ale wrócił dobrze. Zabrał mu piłkę w polu karnym Arsenić. Zagrana na linię boczną. Utrzymał się przy piłce Jesus Simas do Poletanowicza. Poletanowicz z pospieszeniem klepali, ale nic z tego nie wyszło. Trochę chaosu na środku połowy drużyny z Białegostoku i z tego chaosu wyszedł Jóźwiak, który zagrał piłkę w aut. A zatem jeszcze będziemy rozpoczynać jedną akcję z własnej połowy po prawej stronie boiska. Rzut z autu Kadleca do Pospisila. Ten do Kadleca, a ten do Tiby na linię środkową niestety. Tiba z pominięciem pomocnika w środku zagrał w prawą stronę do obrońcy, do Gumnego. Gumny do środkowych obrońców, do Rogne. A Rogne do Gumnego. Cały czas akcja toczy się na połowie rywali. Cały czas oni są w posiadaniu piłki, ale daleko od bramki Jagiellonii. Znowu na własnej połowie Tiba. Mam takie wrażenie, że Lechici chcą dograć po prostu tę pierwszą część do końca, bez kolejnych strat, prowadzą 2-1, no ale oddali nam tę piłkę jednak. Guilherme, który zamienił się w międzyczasie miejscami na skrzydłach z Kosztialem. Trochę to dziwne, bo Guilherme zawodnik wybitnie lewonożny. Jemu z prawej strony jako skrzydłowemu naprawdę może być ciężko, przyzwyczajenia zupełnie inne. On całe życie biegał po lewej stronie, jeśli nie na pozycji obrońcy lewego, no to skrzydłowego, a jako prawy obrońca, jako prawy pomocnik nie pamiętam, żeby on grał, więc może mieć problem ciągotki z zejściem do środka. Runie zagrywa piłkę w pole karne. Tutaj niestety znowu odcięto od podania Niziutki Imas przez wysokiego Rogne. No ale rywale też nam tę piłkę oddają. Niestety myli się Kadlec, musi naprawić jego błąd Iwan Runie, nie do własnego bramkarza, bo tam jest groźnie dobrze Iwan tę piłkę odholował do narożnika, przynajmniej tyle. No i jeszcze utrzymał na boisku, ale rywale to przejęli, bo było takie zagranie, aby dalej od własnej bramki. Kostewicz z lewej strony pola karnego. Do środka Tiba. Tiba uderzy, drybluje. Tiba do Makuszewskiego, ten z prawej strony pola karnego. Piłka lewą nogą, broni Kelemen. Do bitki, Dżamaleddinowa nie będzie. Marian Kelemen to obronił, a w międzyczasie znowu trzeba przerwać grę, bo zderzyli się na boisku Guilherme i João Amaral.
Już Guilherme się pozbierał, a Amaral leży na murawie i te minuty doliczone będą ciągle tutaj uciekać, płynąć. Najlepiej by było, żeby sędzia już zakończył pierwszą połowę. Może niech długą przedłuży o te brakujące w pierwszej części. No, strasznie dłuży się ta pierwsza część meczu, zwłaszcza, że po golu na 1-2 dla Jagiellonii Białystok Lech prowadzi cały czas. Wyraźnie tutaj Lechici robią wszystko, żeby dotrwać z tym mimo wszystko prowadzeniem jednobramkowym do końcowego gwizdka pierwszej połowy. I te 6 minut doliczone, to z tego mi wygląda, że już chyba z 7 się zrobiło, jak nie 8. I Amaral czeka na wejście na boisko. Nerwowe jakieś ruchy. Nasz kierownik Arkadiusz Szczęsny ma jakieś pretensje do trenera Dariusza Żurawia. Dariusz Żuraw, nie wiem, do kogo ma pretensje. Ireneusz Mamrot też uspokaja swoich, że tak powiem, członków sztabu szkoleniowego. I to też bardzo silnie zrugał teraz Arkadiusza Szczęsnego, żeby ten nie dyskutował, posadził go na ławce. No widać, że nerwowo tutaj dzisiaj reaguje Ireneusz Mamrot na przebieg boiskowych wydarzeń, ale jeszcze ten mecz nie jest stracony. Jagiellonia przegrywa wprawdzie 1-2, ale to ciągle jeszcze jest pierwsza połowa, za chwilę przerwa, myślę, że za chwilę przerwa i potem jeszcze drugie 45 minut, albo może i więcej. Jeszcze jedna akcja Jagiellonii. Przewrócony Bodwarsson, ale sędzia grę puszcza, jest Makuszewski. On ze środka próbuje wyprowadzić kontrę Lechitów, zagrał w lewą stronę Kostewicz. Kostewicz dalekim podaniem prosto do Bodwarssona na naszą połowę i teraz sędzia Stefański kończy tę pierwszą część meczu. Ja już nie przedłużam. 2-1 prowadzi Lech. Wujadinowicz i Jeftić dla Wujadinowicz i Amaral dla Lecha. Z rzutu karnego Imas dla Jagiellonii. Usłyszymy się po przerwie. Jesus Imas ucałował piłkę, on ją postawił na środku, bowiem Jagiellonia będzie wznawiać grę po przerwie. Składy się nie zmieniły, przypomnę, jedna zmiana wymuszona kontuzją Darko Jefticia w Lechu Poznań. W jego miejsce w pierwszej części wszedł Timur Jamaleddinow, a tak Lech w składzie: Buric, Gumny, Rogne, Wujadinowicz, Kostewicz, Makuszewski, Trałka, Tiba, Jóźwiak i Amaral. A Jagiellonia bez zmian, a więc w ramce Kelemen dalej Kadlec, Runie, Arsenicz, Bodwarsson, Kosztial, Romańczuk, Poletanowicz, Guilherme, Pospisil i Imas. Gramy bez Polaka w składzie, jeśli dobrze widzę. Oczywiście, jeżeli liczymy Tarasa Romańczuka jako obywatela naszego kraju, a musimy tak go liczyć, no to wtedy jest jeden Polak, a tak mamy dzisiaj skład wybitnie międzynarodowy. Słowak, Chorwat, Islandczyk, Słowak, Ukrainiec z polskim paszportem, Serb, Brazylijczyk, Czech i Hiszpan. Tak to dzisiaj wygląda Jagiellonia. Jagiellonia rozpoczęła od ataków i z prawej strony boiska. Kosztel próbuje dryblować, ale tam cały Lech w polu karnym, ręka. Sędzia główny nie widział, ale to nie była ręka w polu karnym, od razu mówię, więc nie ma się czego tam bardzo pieklić. Rzut wolny byłby z prawej strony pola karnego, ale nie ma go, bo sędzia ani główny, ani asystent tego nie zobaczyli. Ale piłkarze Jagiellonii też nie protestują, po prostu grają dalej. No i dobrze, bo tam nie ma co się kłócić o jakąś rękę, która i tak nie byłaby rzutem karnym. Bodwarsson na własnej połowie z lewej strony boiska do Imaza. Imaz często się cofa i gra, tym razem jednak do tyłu, do Runie. Runie w prawą stronę do Kadleca, Kadlec do Kosztiala. Kosztial znowu wrócił na prawe skrzydło, a na lewe wrócił Guilherme. I teraz gramy z prawej strony pola karnego. Aj, Kadlecowi, który chciał na zamach minąć rywala, piłka uciekła. Rywale ją przejęli, ale nie na długo, bo nasi zostali bardzo wysoko na połowie Lecha. Taki bardzo wysoki pressing w odwróceniu do tego, co Polska grała na mundialu w Rosji z Japonią. Za nawałki, czyli niski pressing. Jagiellończycy teraz bardzo wysoko przeszkadzają swoim rywalom, ale ci wreszcie piłkę przejęli. Tiba wychodzi z własnej połowy, gra do Jamaleddinowa. Jamaleddinow z linii środkowej przed własne pole karne do Rogne. Rogne głową do Buricza, trochę to takie ryzykowne. Nieczysto trafił Rogne w piłkę, ale Buric był na posterunku, zgarnął i podał do swego kolegi z drużyny raz jeszcze. Ale Rogne do Romańczuka. Romańczuk do Pospisila. Niestety Pospisil został w blokach, a wyprzedził go Gumny. Gumny do Trałki na środek połowy Lecha. Ten w lewą stronę do Wujadinowicza. Wujadinowicz do Kostewicza. Kostewicz do Jóźwiaka. Jóźwiak do Tiby. I Tiba drybluje, ale nasi doskoczyli we dwóch. Zabrali piłkę rywalowi. Jest Poletanowicz z prawej strony boiska. Koszt, ale on tę piłkę dostał. Za plecy do Imaza. Ale długa noga Wujadinowicza nie pozwoliła dojść Hiszpanowi z Jagiellonii do piłki i być w polu karnym w sytuacji sam na sam. Lech rusza z akcją przez środek. Amaral ma z prawej strony Makuszewskiego i do niego piłkę gra. Ten już w narożniku pola karnego. Amaral przeciwko Bodwarssonowi do Gumnego. Gumny z prawej strony i groźnie piłka przeleciała przez całe pole karne.
Nie trafił w nią Amaral, nie zamknął akcji Kostewicz. Marian Kelemen zdaje się tę piłkę musnął i dzięki temu zmieniła na tyle lot, że nie przygotowani byli na akurat taką parabolę piłkarze poznańskiego Lecha, ale groźnie ta sytuacja wyglądała. Rozegrali ze środka Amaral, Makuszewski, Gumny. Ostre zagranie w pole karne. Skończyło się autem bramkowym jednak dla Jagiellonii Białystok i Marian Kelemen w 49 w tej chwili minucie wznawia grę wybiciem na linię środkową. Tutaj jednak w pojedynku dwóch Serbów Vujadinović lepszy od Poletanowicza. Piłka do Tiby. Tiba lewą stroną drybluje. Do środka schodzi, uderzy zza pola karnego. Czy zagra jeszcze do Amarala? Amaral zablokowany. Piłka do Gumnego przed pole karne. Gumny zza pola karnego. Strzał obok lewego słupka bramki Mariana Kelemena. Marian tutaj wyraźnie widział, co się z tą piłką dzieje. Odpuścił, nie dotykał jej. I teraz kibice Jagiellonii, ci z ultry rzadziutko dzisiaj zapełnionej, do tych pozostałych sektorów też rzadko obsadzonych przez kibiców Jagi, myślę około 7 może tysięcy sympatyków tego widowiska na żywo. I doping jest dla Jagiellonia, gra na razie na połowie rywali, ale ciężko znowu przedostać się pod pole karne. Jest Guilherme na środku do Romańczuka, Romańczuk do Pospisila, ten toczy pojedynek biegowy z Rogne. Rogne z Susami szybszy, ale Pospisil drobiący urwał mu się do linii końcowej. Jeszcze trwa walka o piłkę, utrzymaliśmy się z lewej strony pola karnego. Jest Guilherme do Pospisila, Pospisil kółko w lewo, kółko w prawo, krótko do Bodwarsona, ten do linii końcowej, wypchany przez Makuszewskiego w sposób prawidłowy, czysty. Sędzia pokazuje piłkę od bramki Jasmina Buricza i zdaje się żółtą kartkę zarobił jeszcze Bodwarson za krytykowanie orzeczeń arbitra, a zatem żółta kartka dla Bodwarsona, wcześniej żółta kartka dla Iwana Runie, który jak mówiłem wykartkował się na mecz z Krakowią w najbliższy wtorek o 20.30. Żółta kartka dla Imaza cofnięta przez sędziego na szczęście, bo i Imaza zabrakłoby w meczu z Krakowią, to już w ogóle te nasze siły byłyby bardzo przetrzebione. Zobaczymy jak będzie radzić sobie środkowa para obrońców Mitrowicz Arsenić przeciwko napastnikom Krakowia, tamten Cabrera szalejący w rundzie wiosennej w barwach pasów. Zobaczymy też jak dzisiaj, czy narobi biedy Legii Warszawa przy Łazienkowskiej, czy nie, ale to jeszcze przed nami, to dopiero za godzinę i 15 minut, a na razie mamy 51 minutę spotkania Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań. Jagiellonia przegrywa ciągle w tym meczu 1-2. 5 minuta Vujadinović, 21 Amaral i 42 minuta z rzutu karnego Imaz, a teraz błąd Jagiellończyków, ale naprawiony przez Arsenicza. Właściwie swój błąd sam naprawił. No i wychodzimy za akcją przez środek. Taras Romańczuk zagra piłkę w lewą stronę do Guilherme. Guilherme i Gumny. Gumny szybszy. Dziubną piłkę Guilherme. Dziubną Gumny. Rzut rożny dla Jagiellonii Białystok. Zabrakło troszeczkę szybkości tutaj Guilherme. No ale też szybko przebierał nóżkami Robert Gumny. Jest Jagiellonia z rzutu rożnego. Po prawej ręce Jasmina Buricza. Stałe fragmenty gry ostatnio były mocną stroną Jagiellonii Białystok. Może i tym razem tak będzie. Jest piłka w polu karnym. Przewraca się któryś z naszych graczy. Sędzia nie gwiżdże. Wybijają to Lechici. Oj, teraz może być groźnie, bo kontra wyjdzie. Ale nie. Zatrzymany Tiba. Tyle, że zagrał do Makuszewskiego, który był na naszej połowie chyba na spalonym. Nie, sędzia pokazuje, gramy dalej. Już akcja zatrzymana. Już grają atak pozycyjny piłkarze kolejorza poznańskiego Lecha. Na własną połowę. Do Rogne przed pole karnym. Rogne do Vujadinovicza. W środku między nimi jest jeszcze Tiba. Czy Vujadinović do niego zagra? Tak właśnie zrobił, ten do własnego pola karnego, do własnego bramkarza. Oczywiście Buric nie może piłki łapać. Zagrał ją tak, że musiał wślizgiem powalczyć przy linii bocznej o tę piłkę Tomasz Rogne. Niedobre zagranie, ale uratował tę sytuację Rogne po złym podaniu Buricza. Teraz Buric już dobrze, dokładnie w lewą stronę swoją tym razem do Vujadinovicza. Rozpędza się Sertki, środkowy obrońca drużyny poznańskiego Lecha. To jeden z tych, który opuści Lecha po tym sezonie, ale dzisiaj zdobył bramkę. Trałka to kolejny. Rogne, teraz on na linii środkowej, atak pozycyjny. Jagiellonia czeka na własnej połowie na Lecha, tak jakby chciała go skontrować i pewnie chce, ale my w tym meczu przegrywamy. No i co? Teraz zabrał piłkę Amaralowi. Jest Pospisil, goni go dwóch rywali. Do linii bocznej biegnie Pospisil, wypychany i będzie out. Tylko tyle udało się wywalczyć, a może aż tyle Martinowi Pospisilowi. Mało tych liczb w tej części.
części sezonu. Goli czy asysty na koncie Martina Pospisila. Mówił o tym przed tym meczem trener Mamrot, że rozmawia z Czechem, że on musi z siebie jeszcze więcej wykrzesać, więcej pomagać drużynie, bo początek miał dobry, w Lidze Europy strzelał, w Lidze strzelał na początku sezonu, a później było gorzej. No i nie może wrócić do tych swoich dobrych osiągnięć z początku tego sezonu czeski pomocnik Jagiellonii Białystok. Jest Kadlec, prawa strona boiska. Kosztial, Kosztial na własną połowę do Runie. 53. minuta gry. Lech prowadzi w Białymstoku 2-1 i Lech stoi teraz całą drużyną na własnej połowie. Arsenicz piętą w lewą stronę do Budwarsona. Ten przy polu karnym, piłka w szesnastkę. Nie, będzie strzał Kadleca. Kadlec! Gol! Andrzej Kadlec! Dobre dośrodkowanie Budwarsona. Odbili tę piłkę źle w lewą stronę pola karnego, a Kadlec ma pociągnięcie z prawej nogi. On to potrafi. Premierowe trafienie Słowaka w barwach Jagiellonii Białystok. Andrzej Kadlec wyrównuje w 50. chyba 3. minucie tego spotkania. Jagiellończycy przegrywali 0-2, a teraz są na dobrej drodze, żeby przełamać poznańską Lokomotywę. Jak zagra teraz Lech? To jest pytanie. Andrzej Kadlec na 2-2. I pośpiewa nam Zenek Martyniuk prosto z murala z Schellera. Halera to nie było oczywiście brzydkie słowo w obcym języku. Halera, ulica w Białymstoku, może nie wszyscy wiedzą w naszym regionie, że tam na jednym z bloków na osiedlu Dziesięciny, na ulicy Halera właśnie widnieje od dłuższego czasu, paru dni właściwie, podobizna Zenka Martyniuka. Tutaj Zenek przyśpiewuje, tam na Halera wisi, no i gitara. Zenek też z gitarą zresztą jest na Halera na muralu. Jagiellonia remisuje w 50. w tej chwili 5. minucie spotkania z Lechem Poznań 2-2. Te wyniki 2-2 między tymi zespołami zdarzały się dość często. Na koniec poprzedniego sezonu i jeszcze poprzedniego. I jesienią tutaj w Białymstoku też było 2-2, więc gdyby tak się skończyło, kto wie, ale jakoś zakładam, że to nie jest jeszcze koniec strzelania bramek, bo komu tam zależy na remisie w tym meczu? Nikomu. Jagiellonia w ataku przez środek, ale źle podanie do Kosztiala. Kosztial utrzymał się przy piłce, faulowany jednak przez Kostewicza. Będzie żółta kartka tym razem dla ukraińskiego obrońcy Lecha Poznań. Przypomnijmy, Lech prowadził w tym meczu 2-0. Wujadinowicz i Amaral. Rzut karny w 42 minucie i w 50. Bodaj to była 54 minuta, kiedy Andrzej Kadlec popisał się pięknym atomowym uderzeniem prawą nogą z około 12 metra w prawy róg bramki. W prawy róg bramki Jasmina Buricza. Dobra akcja z lewej strony. Wtedy była Arsenicz piętą do Budwarsona. Ten w pole karne. Rywale to źle odbili. Do Kadleca piłka trafiła. Ten zrobił to trzeba. I 2-2. I Lech cofa się dalej. Lech nie zmienia taktyki. Takie mam wrażenie. Troszkę też on oszołomiony tym, że Jaga jednak odrobiła te straty. Boją się otworzyć Lechici. Boją się wyjść odważnie. Czekają na przejęcie piłki. Teraz głęboko cofnięci na własną połowę. Cała Jagiellonia poza Marianem Kelemenem, naszym bramkarzem, na połowie drużyny z Poznania. I gramy lewą stroną, bo Budwarson w pole karne do Guilherme. Był tam Trauka. Wybił piłkę na aut. Ale przewaga Jagiellonii w tym fragmencie meczu bardzo duża. Guilherme, dobry dribbling. Piłka jednak odbita przez rywali na środki połowy. Jest Jamal Eddinow, powalczył o piłkę przy swojej ławce rezerwowych, ale główką zagrał w aut. Jagiellonia z autu, Arsenicz na własną połowę do Runie. Chorwat do Chorwata. No a teraz Chorwat do Słowaka. I tak pokomentujmy tutaj narodowo. Słowak do Hiszpana, a Hiszpan do Czecha, a Czech do Słowaka w prawą stronę i goni Martin Kosztial już do linii końcowej. Kosztial w pole karne. Tutaj czeka Guilherme, ale odcięty od podania przez wysokiego, dobrze ustawionego, z długimi nogami Tomasa Rogne. Ale akcja Jagiellonii znowu bardzo fajna. Znowu w tempo, wszystko zagrane. Z pierwszej piłki jest Jagiellonia przy polu karnym. Kadlec, zdobywca wyrównującej bramki do Pospisila. Pospisil z piłką schodzi do środka. Trochę za długo tę piłkę holuje, ale klepnęli z Imazem. Imaz do Romańczuka.
Kuźniewska. Romańczuk lewą stronę do Bodwarsona. Bodwarson dośrodkowuje w pole karne i ma z głową, ale obok słupka lewego. Brawa od kibiców z Białegostoku, ale to był strzał bardzo niecelny. Brawa za tę akcję. Gdyby, można tu pogdybać, gdyby Imas miał z 5 cm wyżej, pewnie lepiej mógłby tę piłkę skierować, lepiej ją skontrolować w polu karnym głową, a tak przetoczyła mu się właściwie po czuprynie. Wyszła dobrych 6-7 metrów obok lewego słupka bramki Jasmina Buricza. Teraz oni bawią się w polu karnym. Oj, tutaj zabawił się niebezpiecznie Trałka. Blisko przejęcia piłki był Romańczuk, ale ostatecznie wyszli z własnej połowy i ruszyli lewym skrzydłem. Może teraz jakiś atak fajny Lecha. Jest Jóźwiak, pozbawiony piłki przez Runię, ale jeszcze ta trafiła do kogo? Do Gilerme. Przed polem karnym Gilerme krótko do Poletanowicza. Poletanowicz do Kosztiala. Wychodzimy ładnie. Sklepy. Gilerme i znowu Poletanowicz, ale zatrzymał się na linii środkowej, bo nie ma komu grać do przodu. Musi grać do tyłu albo do boku. Gra do tyłu do Kadleca. Kadlec do Kosztiala. Kosztial do Gilerme. Gilerme przewrócony. Sędzia pokazuje rzut wolny. Zdecydowanie po faulu Pedro Tiby. 58 minuta gry, 2-2 na stadionie w Białymstoku w meczu Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań. Lechici prowadzili 2-0 po 21 minutach, potem 42 minuta karny Jesusa Imaza i 54 minuta strzał Andrzeja Kadleca. I jest Iwan Runie w prawą stronę do Kosztiala. No może Martin też coś wreszcie dogra dzisiaj. W pole karne, rzut rożny chyba będzie dla Jagi, tak jest. Rogne znowu zdążył przed Gilerme. Tutaj takie mam wrażenie, że Gilerme czasami gra w roli napastnika. On bardzo często pokazuje się do piłek w polu karnym, tylko że czasami mu trochę tego obycia brakuje. Krótko rozegrany rzut rożny. Kosztial z prawej strony pola karnego. Piłka w szesnastkę. Wybijają to rywale. Przewraca się nasz zawodnik. Aj, strzał! Piękny! Kospisila broni zza pola karnego. Jeszcze Buric, jeszcze piłka w polu karnym. I gol! Iwan Runie! Ależ on to zrobił! Ależ on strzelił! Z linii bocznej pola karnego praktycznie w dalszy róg bramki za plecy, za kołnierz Jasmina Buricza. Ależ to był strzał piękny, techniczny. Pospisil huknął jak z armaty zza pola karnego przy prawym słupku. To jeszcze Buric obronił, ale ta piłka zebrana przez naszych zawodników Runie z ostrego kąta technicznie podciął za plecy tę piłkę przy dalszym słupku bramki Lecha. 3-2 prowadzi Jagiellonia Białystok, 3-2. Przed tym meczem Wiesiek Płoński z telewizji pytał mnie, jaki będzie wynik. Pokazałem 3-2. Romańczuk jeszcze pokazuje swoim kolegom z drużyny, że trzeba tutaj cały czas jeszcze atakować, że trzeba cały czas nie odpuszczać. W tej chwili mamy początek 61 minuty gry. Ta bramka padła chyba jeszcze w 60. Zawsze po niej gaśnie tutaj zegar. Pokazuje się nam Zenek Martyniuk. Ja notuję, że Iwan Runie strzelił na 3-2 dla Jagiellonii Białystok w 60 minucie, ale zaraz jeszcze się przekonamy, czy tu przypadkiem sędzia nie wymyśli na przykład, że spalony był, bo my się tu cieszymy. Zenek zaśpiewał, a sędzia czeka. A sędzia Daniel Stefański pokazał dzisiaj w tym meczu, że potrafi już podejść do telewizorka i tam obejrzeć jakiś dłuższy fragment. Ale tym razem co by to miało być? Być może spalony przy strzale Pospisila, czy na pozycji spalonej przypadkiem tam nie był Iwan Runie. Będzie jednak oglądanie VAR-u, a to zakładam, że tego gola nie będzie. Jeżeli już sędzia biegnie do VAR-u, to ja zakładam, że gola nie będzie. Ta bramka będzie prawdopodobnie odwołana, ale to tylko moja opinia. Na podstawie tego, że jak sędzia słyszy, co mówią koledzy z wozu i biegnie do monitora, to wtedy coś tam znajdzie. Nie wiem, czy Jacek mnie w tej chwili słyszy. Czy tu chodzi o to, że na spalonym mógł być Iwan Runie na przykład, albo któryś z innych piłkarzy? Tak, przez Pospisila. Właśnie dośrodkowanie jest sprawdzane, główka. Mów dalej, Jacku. Ja tutaj na antenę podaję, co ty do mnie mówisz, bo nie wiemy. Podanie rzut rożny, tak. To wszystko są słowa Jacka. Potem strzał Pospisila, prawda? Strzał Pospisila, bramkarz to broni. I w którym momencie miał być spalony? Daniel Stefański już wie. Daniel Stefański już obejrzał.
I teraz patrzymy, co on analizuje. Jacek Dąbrowski ze studia podpowiada mi, też nie wie, co analizował sędzia, ale jakoś chyba tak pokaże, że będzie gol. Nie, nie, nie ma gola, nie ma gola, nie ma gola, jest chyba jakiś faul, mówi mi Jacek. W ogóle, to w ogóle wszystko, żółta kartka dla... Drodzy kibice, żółta kartka dla piłkarza Lecha Poznań. Była anulowana, zamiast tego będziemy mieć rzut karny dla Jagiellonii. Oj, rzut karny dla Jagiellonii, żółta kartka, żółta kartka dla Dżemaleddinowa. Gol jest anulowany, a sędzia wskazał, że Jagiellonia będzie miała rzut karny. Ja nie wiem, no to czy to są jakieś jaja wielkanocne, czy to jest Wielkanoc? No jest Wielkanoc, no sędzia dzisiaj robi jaja. No, na faul był, Jacek, ale powiedz mi, kiedy był ten faul tak naprawdę? Ile sekund przed zdobyciem gola przez Runię? Ile to było? Bo kompletnie nie wiem... To było sporo. Tak, pamiętam, Poletanowicz leżał w polu karnym, faktycznie. Była taka sytuacja, że Poletanowicz leżał w polu karnym, ale to chyba, nie wiem, to 15 sekund minęło chyba od tego, zanim Jagiellonia tę bramkę zdobyła. No naprawdę, to... No jeżeli już puścił tę grę i Jagiellonia tego gola zdobyła, to po co go odwoływać? Nie wiem, no nie wiem, nie, zobaczymy. Jesus Imaz przed szansą zdobycia swojej kolejnej bramki dla Jagiellonii Białystok. To są jajca wielkanocne. No wykreślamy gola z 60 minuty Iwana Runie. Szkoda, bo to naprawdę piękne trafienie było. Co teraz zrobi Imaz? Ciekawe, czy na przykład zabawi się tak jak z Kutnockim w Poznaniu. Strzela na tę bramkę, gdzie jest ultra. Ruszył Imaz. Imaz! Gol! W okienko, tym razem w lewy ruch bramki Lecha Poznań. I będzie Zenek śpiewał znowu. Zenek będzie śpiewał po raz czwarty. Nie, 3-2. 3-2. Tylko, że nie Runia, Imaz. Teraz będziemy skandować nazwisko Jesusa Imaza. Co tu się dzieje? Co to są za komedie? No w każdym razie szósta bramka Jesusa Imaza dla Jagiellonii Białystok w tym sezonie. I teraz Romańczuk znowu nakręca swoich kolegów z drużyny, żeby nie odpuszczali, żeby grali. No i najważniejsze, że w całym tym zamieszaniu, w całych tych jajach, trzeba powiedzieć, wielkanocnych, od 65, 64 właściwie minuty Jagiellonia prowadzi z drużyną poznańskiego Lecha 3-2. Naprawdę, nie można było chyba lepiej tego wymyślić, jak to wymyślił Daniel Stefański. Cofać sytuację dla tej samej drużyny, która gola zdobyła. Ja rozumiem, żeby to Lech zdobył gola i doszukano się jakiegoś faulu wcześniej. Jeszcze tam żółta kartka dla Dżemaleddinowa. Nie wiem, czy za dyskusję, czy za to, że to on faulował tego Poletanowicza w polu karnym. No nie wiem. No, będą się tłumaczyć sędziowie, na pewno nie nam. Gdzieś tam ktoś w ich pracę będzie oceniać. Może to wszystko jest w ogóle zgodnie z przepisami, ale na pewno nie z duchem gry. Na pewno nie z duchem gry. Jagiellonia na połowie rywali. Lech zszokowany, bo stracić dwa razy gola na 3-2 w ciągu kilkudziesięciu sekund, no to może boleć, zwłaszcza, że oni prowadzili w tym meczu 2-0. A Jaga cały czas próbuje jeszcze tutaj atakować i cały czas nie rezygnuje. Jagiellończycy ruszyli znowu na połowę rywala, no ale teraz Pospisilowi piłka uciekła za linię boczną w starciu z Trałką. Nie dał się rywal z Poznania przepchać, rzut z autu dla Lecha na ich połowie, na przedłużeniu linii 16 metra, a więc nie mamy na razie czego się obawiać. Gumny, ciekawy, czy on i jego koledzy mają w ogóle jakiś pomysł na to, jak rozegrać te ostatnie minuty, no bo jeżeli od początku meczu oni tutaj grali spokojnie na to, żeby zdobyć bramkę, grać z kontry, zdobyli dwie, prowadzili 2-0, a potem był remis, jeszcze wcześniej 1-2 oczywiście, oni tej taktyki nie zmieniali, no ale teraz przegrywają, więc muszą chyba wreszcie ruszyć do przodu i pokazać, że im zależy też na dobrym wyniku w tym meczu. Mają jeszcze naprawdę dużo czasu, 25 minut plus czas doliczony, a tego doliczonego czasu będziemy mieli bardzo znowu dużo, bo znowu był ten VAR, chociaż nie tak długo sędzia teraz oglądał sytuację, no ale trwało to też nieźle. Jagiellonia teraz troszkę odpocznie, Jagiellonia teraz, mam nadzieję, długo utrzyma ten wynik korzystny dla niej, a może jeszcze go podwyższy. Niech teraz Lech się martwi, co zrobić, tak jak on stał długo przed własnym polem karnym, tak teraz Jagiellonia może troszeczkę popilnować tego dobrego wyniku. Odebraliśmy piłkę na własnej połowie przeciwnikowi, ale jeszcze oni są z piłką
na własnej połowie, bo na aut wbił Guilherme. Rogne z autu do Vujadinovicia, ten w lewą stronę do Tiby. Jagiellonia 3-2 prowadzi z Lechem, mimo że przegrywała 0-2. 67. minuta meczu. Lewa strona boiska, Jóźwiak, Kostewicz, Amaral do środka, piłka przed pole karne. Jóźwiak, ale Runie to zabiera i jedziemy do przodu. To był Arsenicz, ale nie ma komu zagrać Guilherme. Sam Guilherme musi zatrzymać akcję na naszej połowie. Imas, napastnik cofnięty prawie pod linię 16 metra i rozegraliśmy spokojnie od obrony do Arsenicza. Arsenicz do pola karnego, do Kelemena. Kelemen musi to wybijać daleko. I mądrze, dobrze zrobił to do Kadleca. Kadlec, przypomnę, on doprowadził w tym meczu do remisu, do Poletanowicza. Marko w prawą stronę do Kosztiala. Już jesteśmy na połowie rywali. Z prawej strony Kosztial, ale zatrzymany łatwo przez Jóźwiaka. Nie ma formy dobrej Martin Kosztial. On niby ma technikę, on po prostu ma technikę. On też dość szybko biega, no ale fizycznie jakby troszeczkę odstawał od rywali z Poznania, zwłaszcza dzisiaj tam silni obrońcy Kostewicz, Trałka, a pilnują go tak dobrze, że nie może tych skrzydeł Martin Kosztiel rozwinąć. Zobaczymy, czy dotrwa w tym meczu do końca, czy może któregoś z młodych chłopaków trener Ireneusz Mamrot wpuści na boisko. Przypomnę, mamy Maćka Twarowskiego, Szymona Łapińskiego na ławce, poza tym Bartka Kwietnia, Martina Adamca, Nemanię Mitrowicza, Jakuba Wójcickiego, który mógłby ewentualnie wejść na prawe skrzydło, no i bramkarza Grześka Sandomierskiego. Lech na własnej połowie powoli rozgrywa. Jagiellonia teraz czeka na rywali. Kostewicz z lewej strony przez linię środkową do Tiby, ale to jest ciągle jeszcze linia środkowa. Teraz w prawą stronę do Makuszewskiego. Makuszewski długo niewidoczny. Co zrobi teraz? W pole karne do Amarala. Amaral i uprzedzony przez Mariana Kelemena. Dobry pomysł Lecha Poznań. Dobra akcja, ale też czujnie byli w polu karnym Marian Kelemen i asekurujący go Zoran Arsenicz. Właśnie teraz piłka za szesnastkę, za linię boczną od Kelemena do Arsenicza, ten do Bodwarsona, Bodwarson do Guilherme, ładnie Guilherme się zastawił, nie daje się wyprzedzić rywalowi, do Imaza, Imaz też faulowany przez Rogne. Sędzia pokazuje, że mamy piłkę z boku, ale to jest rzut wolny przy linii bocznej. 69. minuta spotkania. W Białymstoku Jagiellonia Lech 3-2. Ciekawe są te mecze Jagiellonii z Lechem zwykle. No i tak jest i dzisiaj. Sędzia trochę pomaga, żeby tej dramaturgii było dużo. Dżemaleddinow faulowany na połowie Jagiellonii Białystok, na połowie naszej połowy. Będzie rzut wolny, wybijany przez Amarala, ale chyba krótko zagra tutaj Portugalczyk. A może i nie, bo pokazuje swoim wysokim zawodnikom, Trałce, Vujadinovićowi, Rogne, żeby wbiegali w pole karne. A to może być groźne, bo Vujadinović, Rogne, Trałka też, oni potrafią zagrać głową, a i ten Dżemaleddinow też nie jest taki znowu jakiś niziutki chłopak. Zagrana piłka w pole karne, zgrał tam właśnie Dżemaleddinow, ale obrócony tyłem do naszej bramki. Raczej próbował chyba dogrywać niż strzelać. W każdym razie piłka wyleciała za linię końcową boiska w 70. minucie spotkania. Jagiellonia 3, Lech 2. W 5 minucie był Jadinowicz dla Lecha, w 21 Amaral dla Lecha, 2-0 było wtedy, w 42 z karnego na 1-2 Jesus Simas, w 54 na 2-2 Andrzej Kadlec i w 64 na 3-2 dla Jagiellonii znowu Jesus Simas. Teraz piłka w naszym polu karnym. Marian może ją złapać, dlatego że dostał zagranie głową od Zorana Arsenicza. Marian nie spieszy się rzecz jasna teraz ze wznowieniem gry, wysyła naszych piłkarzy na połowę poznańskiego Lecha, tutaj piłka na głowę do Rogna, ale ten strącił ją głową do Pospisila. Pospisil przed polem karnym, będzie wrzutka, czy będzie odwrócenie gry jednak do tyłu, jest szukanie rozegrania do Poletanowicza, Poletanowicz do Kadleca, ten znowu do Marko Poletanowicza, ten do Pospisila, Pospisil przed polem karnym, mądrze w prawą stronę do Kadleca, Kadlec jednak wycofuje znowu do Pospisila, Pospisil na linię środkową do Runie i Runie wzdłuż linii środkowej, czyli wszerz boiska, do Arsenicza. Arsenicz znalazł z prawej strony bardzo dobrym podaniem Kadleca. Szkoda, że Andrejowi ta piłka uciekła zbyt daleko. Kostewicz wystrzelił to w trybuny, ale to podanie Arsenicza, pierwsza klasa, pokazuje kciukiem do góry gest zdecydowany Andrzej Kadlec, że to było doskonałe zagranie, tylko piłka przy przyjęciu uciekła za bardzo Słowakowi, ale przynajmniej mamy cały czas ją przy polu karnym rywali. Po prawej stronie pola karnego rzut z autu. Kadlec pole Poletanowicz, oj, straciliśmy piłkę niepotrzebnie, będzie faul i będzie żółta kartka chyba Tarasa Romańczuka, czy tym razem sędzia daruje? Daruje, bo jednak jeszcze słowna reprymenda, ale Taras przeprosił nie Amarala, a sędziego. Amaral został daleko na połowie rywali, a Taras wrócił się na naszą połowę, żeby z tamtej sytuacji szybko uciec, żeby nie prowokować absolutnie żadnych niepotrzebnych
kartek. Lechici na naszej połowie, ale daleko, daleko znowu zagrali na własną, do Tiby. Tiba holuje piłkę wszerz boiska, zagrał do tyłu, do Tomasa Rogne. Ten dribbling w lewo i do Wujadinowicza. Przy Wujadinowiczu jest Pospisil. Gra piłkę do Kostewicza. Kostewicz i nacisnęliśmy ich dobrze i piłkę odzyskaliśmy. I ta do Pospisila, ale za mocno. Nie, Martin dopadł do niej przy linii końcowej. Dośrodkowanie w pole karne. Tutaj jest Guilherme, ale nie da rady ani ona, ani Imas, bo i wysoki Rogny, i wysoki Trauka wybili to w lewą stronę. Rozpędza się lewą stroną boiska Kostewicz. Schodzi z piłką do środka. Jest już na linii środkowej i zagrał krótko do Tiby. Jagiellonia cofnięta całym zespołem poza Pospisilem. Rusza Makuszewski z prawej strony pola karnego. Jeden na jeden z rywalem. Jest Tiba, wycofana piłka, strzał Tiby słaby. Nierówne boisko. Niestety muszę znowu to powiedzieć. Tym razem sprzyjało Jagiellonii Białystok, ale jakoś tak dziwnie ta trawa, mimo że już wiosna w pełni, że już w sumie bardzo zielona, ale jednak z góry widać, że to boisko jest bardzo w kiepskim stanie. I teraz właśnie piłka jakoś odskoczyła trochę Tibie. Nie tak, jakby sobie życzył. Poleciała po jego strzale daleko obok prawego słupka bramki Mariana Kelemena. 73. minuta gry. Jagiellonia 3, Lech 2. I będę to powtarzał za każdym razem. Wyciągnęła Jagiellonia ten wynik z 0 do 2 po 21 minutach. Jagiellonia, tak jak w ostatniej kolejce 2 lata temu, wtedy też Jagiellonia wygrała 3-2. Taka była? To, że 2-2. A, 2-2, no tak, tak, tak. Tutaj Jacek podpowiada mi, że tak właśnie 2 lata temu było w ostatniej kolejce, kiedy Lech wygrywał 2-0, a skończyło się remisem właśnie tej jednej bramki. Zabrakło wtedy, żeby Jagiellonia była mistrzem Polski. No dzisiaj ten mecz takiej stawki nie ma. Szkoda, że to nie jest taka okoliczność, no ale cóż. Tak Jagiellonia pracowała na takie miejsce, które ma w tej chwili. Jeżeli Zagłębie Lubin w dalszym ciągu remisuje z Pogonią Szczecin 2-2, no to Jagiellonia w tym momencie przeskakuje Lubinią w tabeli. Mało tego, Jagiellonia w tym momencie przeskakuje Krakowie w tabeli, bo przecież Krakowia swój mecz zagra jeszcze o godzinie 20:30. O, nawet Pogoń Szczecin wygrywa 3-2, to już na pewno Jagiellonia przeskakuje o 3 punkty Zagłębie Lubin. No a my mamy zmianę w drużynie poznańskiego Lecha. Wejdzie 16-letni chłopak, Filip Markwiński, schodzi z boiska Thiago Amaral. Filip Markwiński, chłopak zaledwie 16-letni. On debiutował, jeśli dobrze pamiętam, na koniec rundy jesiennej, może nie na koniec, ale to było w końcówce jesieni, za trenera Adama Nawałki, kiedy Lech rozbił Zagłębie w Sosnowcu 6-0 i ten chłopak, właśnie ten Filip Markwiński, 16-letni, krótko po wejściu na plac gry zdobył swoją debiutancką i jedyną jak na razie bramkę w Ekstraklasie. Potem trener, jak to się mówi, Nawałka troszeczkę go skasował, odesłał i ten Markwiński właśnie teraz dostaje swoją kolejną szansę od trenera Dariusza Żurawia. 36 na koszulce. Widać, że to jeszcze nie czas, żeby podejmować walkę fizyczną z rywalami, bo ta masa mięśniowa Filipa słabiutka, ale ma inne zalety. Martin Pospisil żegnany brawami białostockich kibiców w 75. minucie. Opuszcza plac gry. No i tym samym trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot daje jasny sygnał, wpuszczając na boisko Bartosza Kwietnia, że będziemy tutaj uważni w środkowej strefie boiska, że bardziej teraz potrzebujemy pomocnika środkowego o takich, no powiedzmy, defensywnych zadaniach czy skłonnościach niż ofensywnego Martina Pospisila. Rzut rożny dla poznańskiego Lecha. Z prawej strony boiska jest piłka w powietrzu. Groźnie tam strzelał chyba Tomasz Rogna, ale no, wydawało się w pierwszej fazie, że to było groźne, bo to chyba nawet w ogóle zawodnik Jagiellonii tę piłkę trącił głową, bo po drugiej stronie boiska wyleciała w aut i Robert Gumny będzie wrzucać ją w szesnastkę. Cały Lech teraz na połowie drużyny z Białegostoku oprócz Jasmina Buricza. Jagiellończycy próbują się bronić. Jest Makuszewski, chyba będzie aut dla Jagiellonii. Tak jest. Makuszewski przepchany przez Guilherme do spółki z Bodwarsonem. 8412 kibiców obserwuje dzisiejsze spotkanie. No to nie jest frekwencja, którą byśmy chcieli tutaj oglądać. No ale jak mówiłem, Jagiellonia przystąpiła do rozgrywek grupy mistrzowskiej z 6 miejsca w tabeli, ale z 8. Te oba zespoły nie mają żadnych szans na to, żeby walczyć o mistrzostwo Polski. No i to się niestety na frekwencji odbiło jeszcze sezon temu, 2 sezony temu, kiedy była grupa mistrzowska i te decydujące mecze i kiedy przyjeżdżał taki rywal
rywal jak Lech Poznań. No wtedy były ostatnie kolejki decydujące o tytule. Tutaj kocioł był niesamowity. Dzisiaj 8-700, no to i tak więcej o 2000 niż na meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Ale teraz trzeba być ostrożnym. Jest piłka w polu karnym. Żemaldinow i bramka. I niestety bramka. Zoran Arsenicz, zdaje się, będzie zaliczone to trafienie jako strzał albo Żemaldinowa, albo też Arsenicza samobójczy. W każdym razie piłka po rykoszecie zmyliła zupełnie Mariana. To nie był strzał bardzo silny. 77. minuta spotkania. No nie wiem, czy Żemaldinowi wpisać ten gol, czy też no jemu zapisze, niech tam będzie. W każdym razie padł na kolana Zoran Arsenicz. On teraz jeszcze ociera twarz koszulką. Przypadkowe to uderzenie w nogę Arsenicza, ale niestety Marian Kelemen zrobił wcześniej już taki ruch do obrony. Ta piłka wylądowałaby bez wątpienia w jego rękach, gdyby nie to, że wcześniej dostała zupełnie innej rotacji. Wpadła Marianowi leżącemu już na murawie za koszulę i jest w tym momencie 3-3. Sędzia jeszcze nasłuchuje, czyżby może coś tam się wydarzyło takiego, co powodowałoby, że gol mógłby być nieuznany, czy czekamy na zmianę po prostu. No zobaczymy. Na razie nie wznawiamy gry, na razie czekamy, co sędzia wymodzi w tej sytuacji, ale jednak pokazuje od środka, gramy i jest 3-3 w 78 minucie spotkania. I co? I walka trwa dalej. No taki przypadkowy gol, no ale gol to gol. Jaki by nie był, w każdym razie Lech doprowadził do wyrównania. Myśmy gonili, teraz dogonił Lech. I ten gol wyraźnie podziałał ożywczo na piłkarzy Kolejorza. Robert Gumny w prawą stronę do Macieja Makuszewskiego. Ten holuje piłkę przez środek do Tiby. Tiba do Gumnego, Gumny piłkę dostał na nogę Bodwarsson, a więc aut dla Lecha na prawej stronie boiska, blisko pola karnego. Uciekł za plecy naszych obrońców Żemaleddinow, ale przewrócił się o własne nogi. Piłka do Bodwarssona, Bodwarsson musi ją wybić. Zablokowany przez Żemaleddinowa, który początkowo zupełnie odpuścił tę sytuację. Myślał, że piłka wyjdzie za linię końcową. Nie dopuścił do tego Bodwarsson. Zablokowane wybicie i aut. I zmiana w drużynie z Białegostoku. Martin Kosztial, no cóż, znowu bezbarwny występ Martina Kosztiala, niestety, a w jego miejsce wchodzi Jakub Wójcicki, tak jak mówiłem, on mógłby zagrać na prawym skrzydle i będzie tutaj grał na tym prawym skrzydle. Podszedł, pogratulował trener Mamrot Kosztialowi, ale to nie był dobry mecz Martina, niestety, on właściwie ani jednej piłki dobrej chyba nie dograł w tym meczu, nie wykonał żadnego dobrego dryblingu, no, klepał tam z kolegami gdzieś w okolicach linii bocznej, jak trzeba było, ale niestety z tego klepania nie za wiele tam wtedy wynikało. Uspokoiła się troszeczkę atmosfera na stadionie. Kibice jakby lekko wytrąceni z tego dopingu po golu dla Lecha Poznań. Po tym strzale Żemaleddinowa i rykoszecie nieszczęśliwym Zorana Arsenicza. No ale 3-3 to jest też wynik jeszcze całkiem niezły, zważywszy na to, że przegrywaliśmy w tym meczu 0-2. No ale też prowadziliśmy potem 3-2. 80. minuta gry. Jeszcze tutaj wiele może się zdarzyć. Jeszcze nie powiedziane, że to jest ostatnie trafienie w tym meczu dla jednej bądź drugiej drużyny. Marchwiński. On na środku piłkę przyjął. Dobrze zagrał do Tiby. Tiba w lewą stronę do Kostewicza. Teraz Lech napędzony tą trzecią bramką. Troszkę szczęśliwą, przypadkową, ale jednak bramką na 3-3. I oni próbują grać w piłkę. Jest Jóźwiak, uciekła mu piłka za daleko. Będzie okazja do kontry. Niestety za mało nas, żeby kontrę przeprowadzić. Jest, podłączył się do akcji, no ale niestety piłki nie dostał. Imas odcięty od podania przez Wujadinowicza. Pokazał Imas, żeby grać mu dalej do przodu, nie za plecy. Jóźwiak z środkowej linii pod własne pole karne do Rogne. Rogne krótko do Tiby. I teraz Tiba próbuje akcję rozkręcić przez środek, do Trałki. Trałka w prawą stronę do Gumnego. Gumny do Makuszewskiego. Makuszewski pozbawiony piłki przez Tarasa Romańczuka. Walka jeszcze o nią trwa przy linii bocznej. Aut dla Jagiellonii. Odbita piłka po wybiciu Romańczuka od nogi przeciwnika. I z lewej strony boiska Guilherme. Po aucie piłkę jednak straciliśmy. Teraz piłka znowu odbiła się od nogi Makuszewskiego. Aut dla Jagi. Kwiecień ten aut wywalczył, ale cały czas zagęszczona środkowa strefa boiska na połowie Jagiellonii Białystok. Bardzo tu dużo zawodników zgromadzonych na niewielkiej powierzchni. Jagiellonia niestety piłkę traci po złym zagraniu Bodwarssona. Na zasadzie teraz wy się przejmujcie, macie aut, to teraz wygrajcie. Rogne do własnego bramkarza. Buric do Wujadinowicza. Wujadinowicz do Tiby. Tiba naciskany przez Kwietnia,
ale się uwolnił do Trałki, Trałka znowu do Tiby i dobra akcja, ładnie rozprowadzona przez Lecha Poznań. Z lewej strony będzie dośrodkowanie Kostewicza do Jóźwiaka i Jóźwiak obrócił się z piłką, uderza nad poprzeczką. Dobra akcja Lecha, szybko rozegrana. Jóźwiak też ładnie zgubił w polu karnym obrońcę Martina Andreja Kadleca, ale na końcu zabrakło mu precyzji. Ta piłka poleciała wysoko nad bramką drużyny z Białegostoku. Marian Kelemen teraz już chyba szybciej będzie tę grę wznawiać. Już nie celebruje tak długo momentu wybicia piłki z 5 metra na środek. Kwiecień wygrywa pojedynek główkowy z rywalem, ale strąca piłkę do Rogne. Rogne do własnego bramkarza. Buric atakowany przez Imaza. Buric na środek do koła środkowego. Tutaj Romanczuk wygrywa główkę. Przewrócony jeden z graczy Lecha, ale nic nie było. Gra toczy się dalej, że Maledinów leży, a do przodu rusza Makuszewski. Makuszewski strzał ze środka boiska, ze środka naszej połowy, nie ze środka boiska oczywiście. Piłka do Mariana Kelemena. Marian to obronił bezproblemowo i do Runie, po murawie, do Runie, ten do Romańczuka. Romańczuk do Poletanowicza. Poletanowicz w lewą stronę. Szkoda! Dwóch było piłkarzy do dogrania i teraz całe prawe skrzydło wolne ma Lech Poznań. Tam jest Gumny, ale o dziwo nie grają tym prawym skrzydłem. Piłka do Żemaleddinowa. Ten nie patyczkuje, się uderza. I teraz taki moment jakby na przełamanie. Kto kogo przełamie? Znowu gracze z Poznania na własną połowę. Rozpoczęła się 83. minuta spotkania. 3-3 w Białymstoku. Jagiellonia remisuje z Lechem. Wujadinowicz, Amaral i Żemaleddinow dla Lecha. Dwa razy z rzutów karnych dla Jagiellonii. Jesus Imas i raz na 2-2 bramkę strzelił Andrzej Kadlec. Znowu Lech lewą stroną, znowu jest ten pracowity Kostewicz, przy nim Wójcicki. Piłka do tyłu, do Marchwińskiego. Marchwiński na linię środkową do Wujadinowicza. Ten po linii środkowej w prawą stronę do Rogne. Rogne do Tiby. Już są na naszej połowie. Jagiellonia cofnięta. Jagiellonia czeka teraz na kontrę. Tak na zasadzie nie przegrajmy tego meczu, a jak się uda, to jeszcze może go i wygramy. Znowu Jóźwiak. Znowu przed polem karnym próbuje rozegrać akcję, ale wypchnięty na środek naszej połowy. Doskoczył do niego Romańczuk, tę piłkę mu zabrał. Do Poletanowicza, ale Marko znowu nie ma za bardzo komu zagrać. Osamotniony Imas. Nie było szans, żeby piłka do niego doszła. Piłka na głowę do Rogne, Rogne do Buricza. Szybko stracona okazja do kontra, ale to też dlatego, że bardzo mało zawodników Jagiellonii jest na połowie rywali i będzie debiut w Ekstraklasie Macieja Twarowskiego. On się przygotowuje już do wejścia na plac gry. To będzie trzecia, ostatnia zmiana w drużynie Jagiellonii Białystok, ale jeszcze chwileczkę musimy na to poczekać. Dopiero będzie wyświetlana ta zmiana. Jagiellonia musi się jednak wcześniej bronić. Makuszewski przy linii końcowej, groźnie! A dobrze, że przerzucił tę piłkę na drugą stronę pola karnego, ale tam jest jeszcze ciągle Kostewicz. Kostewicz w pole karne, piłka odbita od brzucha Wójcickiego. Wójcicki od razu sugeruje, że dostał brzuch, a piłkarze z Poznania chodzą i proszą sędziego, żeby rzut karny podyktował. A Jakub Wójcicki tak dla od razu świętego spokoju trzymał się za brzuch, a może i za ziobro. Jeszcze sędzia pokazuje, że posłucha, co mówią mu koledzy z wozu VAR, czy tam rzeczywiście nie było jakiegoś podejrzenia dotknięcia piłki ręką w polu karnym. Rozkładają ręce gracze z Poznania. Pokazują, że jest rzut rożny, że nic takiego nie będzie, żadnego karnego. Dobra, ale trzeba być ostrożnym, bo po rzucie rożnym ostatnio doszło do sytuacji, w której Żemaleddinow znalazł się w sytuacji do strzału i po rykoszecie zaskoczył Mariana Kelemena. Tym razem Kostewicz będzie piłkę zagrywać z rzutu rożnego. Odchodząca od bramki lewonożnego zawodnika jest w polu karnym. Jest Iwan Runie głową, piłka wychodzi na aut. Czy Kostewicz ją uratuje? Nie, zostawił, żeby wyszła na aut. I przygotowany do wejścia na plac gry Maciej Twarowski. Mam wrażenie, że zejdzie z boiska za chwilę Jesus Simas. Piłka w pole karne na linii końcowej. Groźnie, Trałka głową, trzeba to wybić, trzeba to powalczyć. Wybijamy, walczymy, gramy dalej. Nasz zawodnik faulowany w polu karnym. Nie wiem dokładnie kto, ale będzie to okazja właśnie do zmiany. Byłoby miło, żeby taki Maciej Twarowski, na przykład wchodząc na ostatnie 5, a może nawet 10 minut, bo tych przerw mieliśmy w drugiej połowie znowu bardzo dużo. Na przykład stał się bohaterem meczu i strzelił gola rozstrzygającego o zwycięstwie Jagiellonii 4-3 na przykład. Zobaczymy. Pewnie zejdzie Imas, czy też ktoś inny. Schodzi Poletanowicz. A więc doświadczony serbski zawodnik opuszcza plac gry. No a w jego miejsce wchodzi debiutant w Ekstraklasie. Maciej Twarowski. Wreszcie doczekaliśmy się debiutu chłopaka stąd, chłopaka z Białegostoku. Oczywiście to ta część sezonu i ta ranga spotkania, w której można ciutkę zaryzykować. Na tych kilka minut dać mu szansę. Zobaczymy, na jakiej pozycji tutaj Maciek zagra. Czy będzie napastnikiem, a cofnie się Imas do rozegrania. Zobaczymy. Na razie Jagiellonia znowu musi się bronić. Dobrze to robi. Bodwarsson do Kwietnia. Kwiecień przez środek piłkę holuje. Krótko do Imaza.
Imas do Twarowskiego. Twarowskiemu piłka odbiła się od piersi, ale powalczył ślizgiem i uratował, żeby jej nie stracić. Jest jednak zdaniem sędziego nakładka. Niebezpieczne zagranie Macieja Twarowskiego. Na ambicji pojechał, dobrze, żółtej kartki nie dostał. No, ale na szczęście tam blisko nóg Łukasza Trałki nie było, więc nie było też takiej potrzeby. Rozpoczyna się 87. minuta spotkania. Jagiellonia Lech, traci piłkę Lech. Imas, oj, podpalił się z okazji tego, że dostał piłkę przed polem karnym. Chciał zaskoczyć za plecy, strzelić Buriczowi, ale Buricz raz, że nie wyszedł z tej bramki za daleko od linii bramkowej, a dwa, że Jesus Imas bardzo niecelnie uderzył. Piłka poleciała na sektor kibiców Ultry. Kolejną teraz Tiba posłał na sektor kibiców Ultry, bo dwie były chwilowo na boisku. I zobaczymy, jak rozegrają Lechici te ostatnie minuty, czy ruszą zdecydowanie do ataku, czy też będą jednak pilnowali się tutaj, żeby nie stracić gola na 4-3, czy 3-4 z ich punktu widzenia. Jagiellończycy walczą. Chyba był faul na Bodwarsonie, ale sędzia puszcza grę. Gumny do środka, do Tiby. Tibie piłka odskoczyła, ale zdążył jeszcze zagrać w lewą stronę do aktywnego Kostewicza. Kostewicz, Jóźwiak, piłka w pole karne, Runie. Wybijamy to, czy będzie aut dla Lecha. Jest aut dla Lecha, bo Wójcicki nie popisał się dobrym kopnięciem do przodu, takim oswobadzającym od własnego pola karnego. Na wysokości 16 metra, po prawej ręce Mariana Kelemena, Lech ma akcję, Kostewicz, Jóźwiak, oni najczęściej przy piłce. Kostewicz złamał akcję do środka, podał w pole karne do Żemeleddinowa. Żemeleddinow, oj, groźnie będzie, groźnie, Żemeleddinow, broni Kelemen. Oj, jak to było niebezpieczne. Jeszcze akcja trwa, jeszcze piłka w pole karne i będzie rzut rożny, ależ tam się ten Żemeleddinow uwolnił spod opieki naszego obrońcy i ta piłka odbita od Mariana w sytuacji sam na sam z ostrego kąta, jeszcze na 5 metrze wybijał to Bodwarson, ale skończyło się rzutem rożnym. To wszystko w 87 minucie. Przeważa Lech w tych ostatnich minutach, w tych ostatnich fragmentach meczu. Kelemen piąstkuje, próba wyjścia z kontrą, nic z tego nie będzie. Na aferę w pole karne zagrał Makuszewski, ale z tej afery chyba lepiej my wyjdziemy. Sędzia puszcza grę, nie ma rzutu wolnego. Jest chaos w polu karnym Jagiellonii. Tiba nie faulować, nie dać się ograć. A Tiba drybluje, a Tiba strzela. Nie, kopnął piłkę na drugą stronę boiska. Źle wyszło mu zagranie do Żemeleddinowa. Poleciała piłka na drugą stronę boiska w aut. A więc po lewej stronie boiska mamy aut, ale Lech teraz nie opuszcza połowy Jagiellonii Białystok. Widać, że Lechici nie chcą tutaj grać na remis. Nie zadowala ich ten jeden punkt w tym dziwnie wyglądającym od początku meczu. Mamy 89. minutę spotkania. Osamotniony Twarowski w okolicach środkowej linii walczy z Wujedinowiczem. Przykleił się do jego pleców, ale Serb zdołał piłkę zagrać do Kostewicza. Twarowski biega, Twarowski walczy, atakuje, ma siłę, niech pobiega chłopak, niech powalczy, ale Lechici na własnej połowie rozgrywają, naciskamy i wychodzimy teraz wyżej. Do własnego bramkarza zagrał Gumny. Wyszedł przez 16. Buricz, zagrał od razu do Wujedinowicza. Przy nim Twarowski. Twarowski zmusza do zagrania Serba do Bośniaka, do bramkarza. Ten na środek naszej połowy do Guilherme. Guilherme przejmuje piłkę do Kwietnia. Kwiecień z Guilherme. Jest Twarowski. Akcja Jagiellonii lewą stroną w polu karnym. Z lewej strony będzie Imas. Piłka na 16, na 5 metr, ale nie było nikogo, żeby wejść na tę piłkę. Guilherme tam oczywiście był, ale Guilherme, ja jeszcze raz to powtórzę, nie ma takiego nawyku, żeby pójść na przykład na ślizgu na piłkę. No niestety nie było Imaza, nie było komu tej akcji zamknąć, bo sam Imas przecież nie pobiegnie do własnego podania, zwłaszcza, że zagrał je na jakieś 30 metrów. Lechici mają teraz problem z wyjściem z 14 pola karnego, ale to za sprawą tego, że podania mają niedokładne, a nie, że my im przeszkadzamy. Wychodzą. Jest kapitan drużyny Pedro Tiba. Do środka, na własną połowę, do Trałki. Jeszcze 20 sekund i dowiemy się, o ile potrwa dłużej to spotkanie. Myślę, że z 4 minuty, może 5, to sędzia spokojnie doliczyć do drugiej części gry, bo też parę przerw było i było też między innymi sprawdzanie, wideoweryfikacja była po golu, nie golu Iwana Runie. Ale Lech atakuje, Lech kombinacyjnie. Teraz Romańczuk przerywa im, pokazuje, że piłka po nodze Gumnego. Gumny jakby dał się na to nabrać. Ojeju, 8 minut. O, to tego nie było. 8 plus 6 to będzie 14. Jagiellonia bije rekordy przedłużonych meczów. Przypomnę, z Zagłębiem Sosnowiec graliśmy tutaj dodatkowych 15 minut, a dzisiaj mamy dodatkowych 14, więc różnie to może być. Filip Markwiński, żółtą kartkę dostaje za faul na Bartoszu Kwietniu. Chyba łokciem go przetrącił 16-latek z poznańskiego Lecha. No to patrzę na zegarek. Dobra, musimy niestety kończyć to
Już po 20 mam nadzieję, że Kasia Kozłowska ta poczeka z tymi wiadomościami, że nie będzie mi mówić, żebym już, że tak powiem, z przeproszeniem kończył, bo czasami trzeba i przedłużyć pewne sprawy, na przykład transmisję meczu Jagiellonii-Białystok z Lechem Poznań, bo 8 minut to jeszcze ohoho, a może i więcej. Jeszcze być może jakaś bramka, jeszcze może Mamrot Time znowu zadziała, bo to nawet nie Mamrot Time, 8 minut do końca to jeszcze tak jakbyśmy mieli 83 minutę na zegarze. Miał stoczanie z rzutu wolnego. Ale tracimy tę piłkę dość szybko. Co zrobią Lechici? Może nam też ją oddadzą. Oddali za sprawą Iwana Runie, który im tę piłkę właściwie zabrał sam. I jest Jagiellonia, Maciej Twarowski przed polem karnym. Do Wójcickiego. Wójcicki ruszył w szesnastkę, ale nie udało się wbiec z piłką. Ale z Gilerme znowu zabiera. Jest Imas przed polem karnym. No co wykombinuje Jesus? Kółko w lewo, kółko w prawo. Piłka po nodze rywala na naszą połowę. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Runie ją przejął do Kadleca. Kadlec po linii do Wójcickiego. Wójcicki do Kwietnia. Kwiecień rozgrywa przez środek. Aj, niedobry ten dryblik, był strata i teraz musi wracać Bartek Kwiecień, ale przepchał się i wrócił. I zabrał piłkę i czysto. Ej, panie sędzio, no to czyściutka walka. A sędzia pokazuje żółtą kartkę Kwietniowi. No chyba za nadmierną ostrość w grze. Ale tam było tej walki co niemiara. Chciał swój błąd naprawić Bartek Kwiecień i przez to zarobił żółtą kartkę. Choć moim zdaniem piłkę czyściutko wygarnął spod nóg rywala. Tyle, że zrobił to trochę takimi sankami od tyłu, to było niebezpieczne zagranie po prostu. Na szczęście nie było po drodze nóg przeciwnika. Rogne z linii środkowej do Makuszewskiego. Makuszewski faulował w walce o piłkę Bodwarsona. Rzut wolny dla Jagiellonii. Piłka do Twarowskiego pod linię pola karnego, ale tam szybszy Wujadinowicz. Do Buricza. Buricz spokojnie do Rogne. Podejdźmy wyżej. Czy damy radę? Nie damy rady. Czas doliczony trwa. Przypomnę 8 minut, także gdzieś tam do 3 po 20 powinniśmy tutaj pograć jeszcze. Jagiellończycy teraz znowu wyszli wyżej. Znowu próbują piłkę zabrać rywalom. Wójcicki w prawą stronę do Kadleca. Kadlec rozpędza się po linii bocznej, ale gra krótko do Wójcickiego. Akcja prawą stroną pola karnego. Wójcicki w szesnastkę. Kto tu jest? Romańczuk do Gilerme. Gilerme po rykoszecie. Im rykoszet pomógł, bo piłka odbita od Rogne wychodzi w aut. Jagiellończycy z lewej strony boiska. Jeszcze jedna zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Jeszcze jeden młodzik pojawi nam się tutaj na boisku. Młodzianek bym powiedział. Mianowicie Mateusz Skrzypczak, numer 20. Blondynek młodziutki wejdzie na plac gry za Pedro Tibę. Mam wrażenie, że ten Skrzypczak to gracz defensywny, no bo zdejmuje z placu gry Dariusz Żuraw, gracza środkowego pomocnika ofensywnego Pedro Tibę. Kapitan drużyny przekazał opaskę kapitańską Tomasowi Rogne. Ten czas doliczony trwa. Jeszcze ze 4 minuty spokojnie to chyba będzie wszystko trwać. Plus te może 30 sekund jeszcze za kolejną zmianę. Obaj trenerzy wykorzystali już limity po 3 zmiany. Jagiellonia z autu z lewej strony boiska. Piłka pod linię końcową do Wójcickiego, który z prawego skrzydła przeszedł na lewe. Piłka w pole karne zagrana. Odbijają to rywale. Gilerme zbiera. Kto to przejmie? Lechici wybijają na środek własnej połowy. Teraz Jagiellonia zamyka ich przed polem karnym. Jest znowu Gilerme, Wszędobylski. Znowu do Kadleca. Czy to wyjdzie coś z tego? Nie. Ślizgiem poszedł na piłkę Kostewicz, ale zostajemy z akcją na połowie drużyny z Poznania. To już jest 90. bodaj czwarta, a może piąta minuta tego spotkania. 20 minęła, a my gramy dalej. Jeszcze ze 3 minuty. Piłkarze z Białegostoku w polu karnym. Jest rzut rożny. Jest rzut z autu, przepraszam. Piłka wybita przez Lechitów. Znowu ją zgarniamy przed polem karnym. Na taką walkę w okolice szesnastki wbija to Bodwarsson i będzie żółta kartka dla Skrzypczaka. Za grę łokciem. No to ciekawa sprawa, bo ci młodzi chyba na treningach uczą się przede wszystkim obijania łokciami głów kolegów z drużyny przeciwnej. Przed chwilą Filip Marfiński żółtko za zagranie łokciem. Teraz wszedł ledwie na boisko młody Mateusz Skrzypczak, a też zarobił żółtą kartkę za zagranie łokciem. To jest rzut wolny w odległości około 27-8 metrów od bramki Jasmina Buricza. To może być dobra okazja do strzału dla zawodnika lewonożnego, takiego jak Gilerme albo Andrzej Kadlec. No, chyba Kadlec już nie ma chęci, bo ucho go boli po strzale z łokcia przez Mateusza Skrzypczaka. No, zobaczymy, czy Gilerme pokaże atomowe uderzenie, czy też będzie szukał dośrodkowania z rzutu wolnego. Raczej dośrodkowanie, bo króciutki 2-3 krokowy rozbieg w piłkarze obu drużyn na 16 metrze. Buricz skupiony na linii bramkowej. Cała drużyna Lecha na 16, trzyosobowy mur krótko przed linią 16 metra. No i
zobaczymy, jak Jagiellonia rozegra taki stały fragment gry. Podobną bramkę Jaga zdobyła w meczu z Miedzią, dającą na awans do finału Pucharu Polski. Ta sama strona boiska, bardziej taka prawa niż lewa na połowie rywali. Też dość duża odległość mimo wszystko do pola karnego. Zobaczymy, Guilherme znowu zrobił kilka kroków do tyłu. Ruszył, uderza z pierwszej piłki, ale prosto w ręce Jasmina Buricza. Strzał w lewy róg jego bramki. Buric nie dał się zaskoczyć i potoczył piłkę w lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz ma chęć jeszcze tutaj zaatakować, ale piłka od Guilherme zabrana. Myślałem, że będzie out. Guilherme mu ją zabrał i ruszył prawym skrzydłem, ale nie da rady. Szybszy przy piłce Skrzypczak. Defensywny widać chłopak. Tak jest. Jest drużyna, wszystko się zgadza, do dziennika będzie wejście, oczywiście, że będzie. Właściwie tu już jesteśmy w tym dzienniku, prawda? Piłka w polu karnym, zagranie przez Kadleca w pole karne, ale tam nikt z zawodników z drużyny poznańskiego Lecha ani Jagiellonii tej piłki nie trącił. No spoglądam na zegarek, dosłownie minutka, może półtorej do zakończenia doliczonego czasu. 8 minut do drugiej połowy doliczył sędzia Daniel Stefański i tak coraz bardziej pachnie tutaj remisem 3-3. Sędzia spogląda na zegarek, bierze gwizdek do ust, czy jeszcze nie? Jeszcze raz Jagiellonia przechodzi na połowę rywali, ale nie, nic z tego nie będzie. Po główce Kwietnia piłka w aut, Rogne do kogo? Zostawił piłkę Gumnemu, za linii bocznej będzie Robert Gumny wyrzucać piłkę. No i to będzie chyba już rzeczywiście końcóweczka tego meczu. Iwan Runie piłkę przejął przed własnym polem karnym, wystrzeliwuje tak jeszcze na aferę, na połowę rywali. Wójcicki jeszcze za siebie, ale to do Gumnego. Gumny do Trałki. Trałka do Wujadinowicza. Wujadinowicz rozpędza akcję w kierunku lewego skrzydła. Tam gra do Kostewicza. Kostewicz, nie, to nie my gramy akcję ostatnią, a rywale. Kwiecień i ostatni gwizdek sędziego. Czy jeszcze jedna akcja będzie? Jeszcze ruszyliśmy z jedną akcją. Maciej Twarowski na środku. Uwolnił się spod opieki rywala. Do Romańczuka, ale mało nas z przodu. Romańczuk do Wójcickiego. To już na pewno ostatnia akcja, bo już sędzia wcześniej miał chyba chęć to kończyć. Jest Bodwarsson do Wójcickiego. Wójcicki do linii końcowej. Wypychany przez Makuszewskiego. Do Bodwarssona niestety piłka do tyłu zagrana i sędzia co? Jeszcze pozwala grać. Jeszcze nie kończy. Jeszcze jedna akcja Jagiellonii ze środka. Iwan Runie. To już trzeba grać po prostu na aferę w polu karne. Tu nie ma co się bawić. Tak właśnie robi teraz Guilherme. Jest Romańczuk. Strąca piłkę głową za siebie do Twarowskiego. Rogne w aut i jeszcze będziemy grać. Jeszcze będziemy grać. Jagiellonia ma ostatnią szansę. Mamrot time. Kończmy to golem i fajno jest, elegancko. Piłka w polu karnym. Kwiecień. Głowa za linią końcową. Piłka od bramki Lecha Poznań i jeszcze sobie pogramy. No, trener, sędzia Daniel Stefański doliczył 8 minut, a ja już tutaj spoglądam, że to będzie chyba 10 minuta czasu doliczonego, no ale teraz Buric, kiedy to wybije, to już naprawdę będzie chyba pozamiatane, to już będzie finito i chyba skończymy ten mecz wreszcie. Sędzia Stefański spogląda na zegarek, sędzia Stefański nie kończy meczu. Jeszcze jedna akcja czyżby, oby nie dla Lecha Poznań, bo byłoby głupio. Runie głową do własnego bramkarza i gramy dalej. Nie będzie końca meczu, chyba jednak będzie, czy nie? Jeszcze Jagiellonia, nie, tracimy piłkę, to już takie chyba bardziej wyczekiwanie, kto tę piłkę wybije, kto ją tam oddali od własnej bramki, to się liczy w tej chwili i koniec spotkania.